Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, kłania się Radosław Gruca, a to jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj wyjątkowa audycja, bo ostatni Katarzys w piątek, dlatego starałem się wybrać dla Was wyjątkowych gości i wyjątkowy miks tematów, bardzo bliskich memu sercu. Na początku będziemy rozmawiać o młodzieży, bo wszystko, co robi taki stary człowiek jak ja, robi dla ludzi młodych. Zaczniemy od rozmowy z wyjątkowym nauczycielem, ale też wyjątkowym człowiekiem i twórcą. Twórcą, którego twórczość publikowaną na Facebooku docenia coraz większa rzesza odbiorców. Naprawdę wielu blogerów mogłoby pozazdrościć takiego audytorium. Paweł Lęcki, nauczyciel z Sopotu, nauczyciel polonistyki, a dla mnie trochę też nauczyciel wrażliwości i uczciwości w mówieniu o tym, co się widzi i czuje. Nie jest to, drodzy Państwo, standard, w związku z czym myślę, że jak zawsze docenicie obecność Pawła Lęckiego. Rozmawiamy dzień po święcie edukacji narodowej. Na pewno Paweł Lęcki jest cały w skowronkach, szczęśliwy, doceniony, uśmiechnięty od ucha do ucha. Ci, którzy Pawła Lęckiego znają, wiedzą, jak wygląda uśmiech od ucha do ucha Pawła Lęckiego. Natomiast z uśmiechem na ustach Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej, przekonuje nas, że system edukacji w Polsce jest najlepszy w Europie. To jest kolejna najlepsza rzecz w Europie, którą ma Polska. Już nie wiem, która. To się trochę nawet dewaluuje. Ja myślę, że powinniśmy ambitniej podchodzić do tego i zacząć mówić o skali światowej, bo w sumie mniej więcej takie same kryteria stosują politycy PiS, czyli żadne kryteria. To jest ich widzimisię, ale co ja o tym wiem? Spytam nauczyciela, który pracuje od 20 lat z młodzieżą, 20 lat w moim zdaniem sukcesów pedagogicznych. Myślę, że to będzie lepsza osoba, a wy wszyscy będziecie mogli komentować i zachęcam was wszystkich do tego, żebyście zadawali pytania naszemu gościowi. On jest na nie gotowy i otwarty. Dobry wieczór, czatowicze. Witam serdecznie wszystkich nowo przybyłych. Rosną nam zasięgi, więc to dobra okazja, żeby przypomnieć, że utrzymujemy się tylko i wyłącznie z waszych dobrowolnych datków i każda złotówka, którą przeznaczacie, powoduje, moi drodzy, że rośniemy. Rośniemy, a razem z nami rośnie siła głosu Resetu Obywatelskiego, medium, które będzie wkrótce uznane za najodważniejsze w kraju, a już dzisiaj takie jest, tylko jeszcze nie zostało uznane. A teraz zupełnie na poważnie, za chwilę wchodzimy z Pawłem Lęckim, natomiast zapaszcie sobie kawę, herbatę, może lepiej herbatę, bo kawa może spowodować nadmierne ciśnienie, a gwarantuję, że to ciśnienie skoczy w następnej godzinie. W następnej godzinie naszym gościem będzie Sebastian Wasilewski, były już dziennikarz TVN24, bardzo utalentowany reżyser, reżyser i autor dokumentu Najdłuższy proces Kościoła. Na pewno wszyscy starzy, znani resetarianie i resetarianki pamiętacie, czego dotyczył ten film. Ten film dotyczył Andrzeja Dymera, biznesmena, hosztaplera, kłamcy, pedofila, człowieka, który przez wiele lat udawał księdza w Szczecinie z sukcesami, mamiąc różnych ludzi, a może też wikłając ich trochę w swoje różne interesy. O tym też porozmawiamy z Sebastianem Wasilewskim. Sebastian Wasilewski odszedł z TVN24. Opowiem wam sam, dlaczego taką decyzję podjął. Ja życzę mu wszystkiego najlepszego i bardzo jestem szczęśliwy, że właśnie Sebastiana film został doceniony w tym roku i jest nominowany do nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Będę bardzo mocno trzymał kciuki. Myślę, że mogę się nawet pomodlić o to, żeby właśnie nagroda trafiła do Sebastiana. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od tych, dla których to robimy. Zacznijmy od młodych, o których
jak mało kto autorytatywnie może się wypowiadać, Paweł Lęcki, który jest już na naszym skromnym ekranie. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór. Ja w ogóle słyszałem, że podobno chciałeś najpierw zaprosić Mateusza Morawieckiego, ale on w tym samym czasie odpowiada na pytania internautów w internecie i dlatego musiałem przyjść ja. Ja myślę, że on byłby bardziej autorytatywny. Nie, ale on wybija nosem ekran i wtedy jest problem z wizją, a wiadomo, że twój uśmiech od ucha do ucha znany w całym internecie jest przede wszystkim powodem mojego zaproszenia, a drugim powodem... Tak, od ucha do ucha. A drugim powodem, drogi Pawle, jest to, że chciałem właśnie ten twój uśmiech doświadczyć, twojego uśmiechu po Święcie Edukacji Narodowej. To jest wspaniałe święto nauczycieli. No i chciałem spytać, czy dostałeś odpowiednią dawkę czekoladek i czy uważasz, że to święto ma ciągle głęboki sens? Ja już napisałem, pewnie część osób to zdążyła przeczytać, więc przepraszam tych, dla których to nie będzie żadną nowością. Ja akurat uważam, że to jest jedno z najbardziej przygnębiających świąt i to już od dawna, tu nie chodzi tylko o obecną sytuację, ale to jest takie święto, taki kwiatek do kożucha, to znaczy, żeby przykryć wszystko, co tak naprawdę nie działa, więc wręczamy sobie te kwiaty, słyszymy piękne życzenia, które niewątpliwie czasami są nawet bardzo szczere i cenne. Nie należy ich kwestionować, natomiast od wielu, wielu, wielu lat tak naprawdę nigdy nie mogliśmy zrozumieć, że edukacja jest najważniejsza na świecie, przez co jakby znaleźliśmy się w sytuacji takiej, jakiej teraz się znaleźliśmy. Kiedy Przemysław Czarnek, tak jak wspomniałeś, mówi o tym, że polska edukacja jest najlepsza w Europie, ja się nawet zastanawiałem, jak nazwać ten rodzaj kłamstwa, ponieważ to jest jakaś mieszanka arogancji, cynizmu, może nawet z jakąś nutą szaleństwa już takiego ostatecznego w rozumieniu politycznym, bo przecież kiedy spojrzymy na edukację matematycznie, jak chciał Przemysław Czarnek, to po części ma rację, to znaczy w różnego rodzaju testach, na przykład testach PISA, nasi uczniowie faktycznie zdobywają wysokie wyniki. Ja już pomijam, że to akurat chodziło o uczniów gimnazjum, tutaj ten rząd kompletnie tego nie rozumie, że jeszcze nie byli badani uczniowie ze szkół podstawowych, które oni wymyślili. To często zapomina się, że tam są jeszcze inne pytania, na przykład pytanie o szczęście, pytanie o poczucie własnej wartości, o poczucie sprawczości i to tak naprawdę powoduje, że te nasze odpowiedzi, naszych uczniów są o wiele bardziej przygnębiające. Kiedy spojrzymy na przeładowane klasy, na ogromny rynek korepetycji, który jest patologią polskiej edukacji, nie w tym sensie, że patologiczne jest to, że pracuje się z pojedynczym uczniem, bo to jest bardzo dobre, czy tam z dwoma, z trzema naraz na przykład, ale chodzi o to, że te korepetycje w takiej ilości w ogóle muszą istnieć. Gdy spojrzymy na podstawy programowe, które muszą być opanowane w tak absurdalny sposób, między innymi z tego wynika ta cała fala sprawdzianów, która teraz się przewala przez polskie szkoły, ponieważ nauczyciele w jakiejś panice próbują nadrobić to wszystko, co gdzieś tam w jakiś sposób stracili w czasie edukacji zdalnej. Gdy spojrzymy na tą samotność ucznia, na brak psychologów w polskich szkołach, gdzie tylko co druga zatrudnia, czyli połowa psychologa, gdy spojrzymy na pedagogów, którzy w Polsce są kojarzeni nadal z tymi, do których się prowadzi ucznia za karę, zamiast jako tylko i wyłącznie źródło pomocy. I można tak wymieniać i wymieniać te wszystkie elementy. Brak porządnego nauczania informatyki, kompletne lekceważenie plastyki i muzyki, czyli przedmiotów, które uczą ludzi wrażliwości i takiego twórczego spojrzenia na świat. No już nie wspomnę o obecnie dominującym poglądzie religijno, jakimś Stefanowo-Wyszyńskim, który jest no, rzeczywiście wykwitem, takim wkładem własnym obecnej partii rządzącej i szczególnie Przemysława Czarnka, no to nie da się powiedzieć w żaden sposób, że nasza edukacja jest najlepsza w Europie. Jeśli nasza edukacja ma coś w sobie dobrego, to tych nauczycieli, którzy są zaangażowani i starają się cokolwiek zmieniać, tych rodziców, którzy próbują tym nauczycielom pomagać i tych wspaniałych młodych ludzi, którzy w ogóle w tym wszystkim próbują się jakoś odnaleźć. Z tej perspektywy może rzeczywiście jesteśmy najlepsi w Europie, bo mając tak koszmarną edukację i tak koszmarnego ministra i wcześniejszych tak fatalnych ministrów edukacji, mimo wszystko pozwalamy tym ludziom jednak coś tworzyć, osiągać ogromne niekiedy sukcesy, dawać jednak chociaż jakiekolwiek poczucie wsparcia, że to jest chyba nasz ten sukces, o którym można mówić.
To jest sukces głównie w propagandowej telewizji, bo wystarczą paski i fajne kadry i niektórym z naszych obywateli wydaje się, że wszystko jest w porządku, a nie jest w porządku. Ja bym się nie zgodził. Znaczy, ja przepraszam, że ci przerywam, ale ja rozumiem absolutnie siłę oddziaływania telewizji polskiej Jacka Kurskiego i niezwykłe paski, które, tak jak mówisz, tworzą nową zupełnie rzeczywistość cudowności Adama Glapińskiego. Natomiast tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że przecież oglądają to również ludzie, którzy mają dzieci w tych samych szkołach. I ja najbardziej nie mogę zrozumieć tego dysonansu, który powinien się pojawić, bo ja rozumiem, że jeśli ktoś nie ma dzieci albo już dawno nie ma tych dzieci w tej polskiej edukacji, to może zapomniał. Pamięć ludzka jest zawodna, bardzo szybko jakby znika. Natomiast jeśli ktoś ma dzieci i widzi, jak to się dzieje, to jakim cudem może uwierzyć w tak daleko zakrojoną propagandę, która już jest tak absurdalna, a przecież dobrze wiemy, że propaganda ma to do siebie, że kiedy zaczyna przekraczać pewną granicę absurdu, to ludzie powinni chociaż w jakiejś większości przestać w nią wierzyć, a przede wszystkim zacząć ją wyśmiewać. No tak gdzieś tam między innymi czasami upadały jakieś imperia totalitarne, a z tej perspektywy u nas można tworzyć propagandę sukcesu wbrew rzeczywistości i ludzie, którzy żyją w tej rzeczywistości, nie są w stanie wychwycić, że to jest jedno wielkie kłamstwo. I to jest chyba najbardziej przerażające, bo to, co robi rząd, to jest jedno. Rząd może sobie tam coś robić, ale to, że ludzie się gdzieś na to zgadzają, akceptują te 40-36% poparcia, to jest najbardziej w tym wszystkim przerażające. Ten rząd jest tak naprawdę wykwitem tego, jakie nasze społeczeństwo jest. Bo gdyby nasze społeczeństwo było mądrzejsze, bardziej obywatelskie, bardziej dojrzałe, to nie mielibyśmy takiego rządu. Nie mielibyśmy rządu idealnego, bo nie ma rządów idealnych. Ale nie mielibyśmy tego, który jest w tej chwili. Na pewno jest tak, że od jakiegoś czasu badania, nawet tak zacnych sondażowni jak CBOS, wskazują na to, że zainteresowanie polityką młodych ludzi jest dużo większe niż do tej pory. Szczególnie chodzi mi o grupę między 18 a 24 rokiem życia, czyli twoich wychowanków także. To dla mnie jest pewną nadzieją, ale to zostawię dla siebie. To moje przekonanie nie poparte badaniami. Natomiast widać wyraźnie, że oni coraz częściej zabierają głos i widać to nie tylko na ulicach, mimo że wciąż dominuje tam starsze pokolenie, to widać już tych młodych. I niekoniecznie mówię tu tylko o głośnych hasłach ośmiogwiazdkowych, ale mówię o pewnej determinacji, z której jednak na te ulice wychodzą, mimo lęku, który jest dla nich doświadczeniem niezwykłym. I polecam wiele rozmów z młodymi aktywistami, którzy doświadczyli przemocy ze strony policji, dla których to jest realna trauma, z którą powinni sobie radzić. Więc zacznę jeszcze, zanim powiem o polityce i młodych ludziach, to zacznę od fragmentu twojego wpisu, który szczególnie zrobił na mnie wrażenie. Znaczy, w swoim wyjątkowym stylu podsumowałeś deklarację, bo tak to powiem, deklarację ministra Czarnka o tym, że mamy najlepszy system edukacji i napisałeś, że zachodni, tak powiem, eksperci przyjeżdżają do nas, żeby badać system wspaniały polskiej edukacji i między innymi są zachwyceni tym, że nie ma wprawdzie pedagogów i psychologów w szkołach, ale mamy dwie lekcje religii. Wielokrotnie się deklarowałeś jako ateista. Tak, dobrze to nazywam, czy może tak, inaczej? Jak najbardziej. I moim zdaniem podnosisz bardzo istotną kwestię, która gdzieś tak się stało, że my się do niej przyzwyczailiśmy. To znaczy ta władza propagandowo i cynicznie, ja to mówię jako katolik, cynicznie używa takiej bogojczyźnianej retoryki, żeby uspokoić starsze pokolenia o tym, że młodzież nie będzie demoralizowana w szkole. Natomiast skutkiem jest właśnie to, że młodzież zostaje pozostawiona sama sobie. Czy ty się ze mną zgadzasz? Ostatnio Dariusz Piątkowski, człowiek, który opowiadał o ścianach, które nie zarażają, powiedział, że właśnie religia jest źródłem wychowania. Przypominam, że mówią to ludzie, którzy tak bardzo dbają o to, żeby w szkole nie było żadnej ideologii. To znaczy
ideologia katolicka w takim jeszcze rozumieniu właśnie prawo i sprawiedliwym, jak najbardziej może istnieć. Ja się nie tyle nie zgadzam z tym stwierdzeniem, tak samo jak nie zgadzam się ze stwierdzeniem Przemysława Czarnka, który na siłę próbuje zmusić młodych ludzi do wybierania religii bądź etyki, bo uważa, że bez tych przedmiotów młodzi nie mają kontaktu z etycznością, etyką, ponieważ jako polonista, ale też historycy, matematycy, chemicy, biolodzy, nauczyciele WF-u. Wszyscy uczymy o wartościach i wszyscy poruszamy elementy etyczne. Na każdej lekcji tak naprawdę, kiedy dotykamy zagadnień ważnych związanych z naszą rzeczywistością, obojętnie w jakim tworzywie to robimy, mówimy o wartościach. Nie ma sensu wydzielać przedmiotu, który będzie uczył o tych wartościach jako jakimś oddzielnej części naszego życia. To dotyczy tutaj, powiem szczerze, też etyki, bo etyka, pamiętajmy, no powstała po to, żeby uzupełnić jakby tych, co nie, czy dać szansę tym, co nie chcą być na religii, prawda? Jeśli byśmy myśleli o przedmiocie, który byłby ważny, to byłyby podstawy psychologii, żeby młodzi ludzie potrafili rozpoznawać swoje emocje, uczyli się samych siebie, bo o to jest o wiele trudniej, na przykład na jednej godzinie wychowawczej w tygodniu. Jeśli religii w rezultacie jest więcej niż takich przedmiotów, na przykład ścisłych, które są tak naprawdę przyszłością naszego życia, przynajmniej w dużej mierze, to musimy zrozumieć, że jest coś bardzo nie tak. Tym bardziej, że przecież to jest działanie siłowe. Młodzi ludzie odchodzą z kościoła, co nie znaczy, że odchodzą z religii, z wiary jako takiej. Odchodzą z instytucji, którą widzą jako kłamliwą, przestępczą, popełniającą ogromne zbrodnie. To nie jest tak, że młodzi ludzie żyją w próżni. Młodzi ludzie śledzą raporty, które są chociażby to, co się działo w Kanadzie, to, co teraz dowiedzieliśmy się we Francji o tej jakimś przerażającej fabryce, tak, pedofilii we francuskim kościele. Przecież musimy założyć, że w polskim jest mniej więcej pewnie tak samo. Tych liczb pewnie nigdy nie poznamy tak naprawdę, co jest przerażające, chyba że rzeczywiście coś ulegnie jakiejś wielkiej zmianie. Natomiast młodych ludzi nie należy ustawiać w kategoriach takich, że właśnie religia jest w stanie ich czegoś tak naprawdę nauczyć. Ci młodzi ludzie, którzy potrzebują, mają tę potrzebę duchowości, oni ją sobie znajdą, bo są w kościele miejsca, oazy, jakieś takie bardziej, no tylko że tutaj też musimy pamiętać o niebezpieczeństwach typu Dominikanie, prawda, i sekta Pawła M., więc to też nie jest takie oczywiste, że wszystkie te ruchy odnowy w Duchu Świętym czy tam jakiejś innej odnowy są takie świetne, ale na pewno dojrzały młody człowiek, krytycznie podchodzący do rzeczywistości, ale jednocześnie potrzebujący wiary i jakiejś formy instytucjonalnego kościoła, on sobie znajdzie tę przestrzeń. Nic mu się złego nie stanie, natomiast szkoła nie może być przestrzenią, która gdzieś pod kątem tej religii próbuje ludziom mówić, że to jest ten system, który jest najlepszy, jedyny możliwy i tak naprawdę, jak powiedział ostatnio Marek Jędraszewski, że człowiek, który nie wierzy w Boga, jest w jakiś sposób wybrakowany. Ja się nie czuję akurat pod tym względem wybrakowany. Ja mam wiele braków, ale nie wynikają one z tego, że jestem ateistą. To jest po prostu moja deklaratywna postawa wobec rzeczywistości, wynikająca z jakichś tam mniej lub bardziej głębokich przemyśleń, bo nie wszystkie przemyślenia ludzkie są jakoś szczególnie głębokie. Natomiast ja tego nie potrzebuję, rozumiem potrzebę innych. Natomiast szkoła nie jest akurat miejscem do realizacji tej potrzeby, zwłaszcza gdy nie realizuje się innych elementarnych potrzeb, takich jak poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości, wpływ na rzeczywistość. Nie daje się tak naprawdę młodym tej szansy, żeby wykazali się na przykład mediacjami. Tylko niektóre szkoły wprowadzają program mediacji, a przecież przy tym, co się teraz dzieje, o tej przemocy takiej też rówieśniczej, o tym, co słyszeliśmy o psychopatach z Olsztyńskiej, czyli o tych młodych ludziach, którzy w Toruniu znęcali się i upokarzali mieszkańców, głównie młodych bloków socjalnych, też często niepełno idealnych, no to przecież to się nie bierze znikąd, to się bierze z obserwacji dorosłych, to się bierze z samotności tych dzieci, które w którymś momencie również mogą zacząć popełniać przestępstwa lub przynajmniej takie rzeczy, które już o te przestępstwa się ocierają, potrafią zachować się okrutnie. Dzisiaj Przemysław Czarnek również powiedział o sytuacji, już nie pamiętam teraz, w którym to było mieście, chłopak uderzył drugiego chłopaka, ten stracił przytomność. Zaczął zwracać uwagę, że to oczywiście no, w dużej mierze nasilenie wynika z pandemii, Jedną rzecz, znaczy to, że stracił przytomność, to jest jedna rzecz, ale jak zareagowała ta młodzież, pomóc kręciła to jako event. Tak. Tylko że przypomnijmy sobie wydarzenia sprzed czasów pandemii i była dokładnie identyczna sytuacja, kiedy nikt o pandemii nie słyszał, kiedy to dziewczyny pobiły swoją koleżankę, a wszyscy okoliczne dzieciaki kręciły to telefonami. Pandemia tutaj niewiele akurat w tym zakresie wniosła. Jeśli przeniosła przemoc, to do internetu, gdzie dzieje się hejt, cyberbullying i tego typu rzeczy, które są strasznie trudno zauważalne.
tak naprawdę nie zmieniło się wiele w przemocy, którą stosują młodzi ludzie, tylko my musimy zrozumieć, że nie możemy zwalać tego na, nie wiem, serial na Netflixie typu Squid Game, na gry komputerowe i na pandemię, bo to się dzieje w nas, tak, w rodzinach, w których może istnieć przemoc, w obojętności, która może być przerażająca, w tym, że nie rozmawiamy z młodymi ludźmi, bo nie mamy czasu na przykład, tak, albo nie próbujemy zrozumieć w ogóle rzeczywistości, w której oni się znajdują. To są problemy, którymi powinniśmy się zająć, a nie tak łatwo powiedzieć, to wina czegoś innego, a nie nas. Nie, to jest nasza wina. Tak, powinniśmy o tym myśleć, ale przede wszystkim mnie zawsze uderza to ta samotność młodzieży. Ja sam jestem ojcem i sam często to widzę, że po prostu starsze pokolenie nie nauczyło się chyba rozmawiać ze swoimi dziećmi, a może samo nie zostało nauczone tego, ile znaczy taka rozmowa. Dlatego też cieszą mnie takie osoby jak ty, które pokazują różne swoje emocje, bo ty przecież nie tylko piszesz o edukacji, ale też często oczywiście bardzo konsekwentnie podnosimy kwestie psychiatrii dziecięcej, o której stanie. Najgorsze jest chyba to, że my się już powoli przyzwyczajamy do tego, że tak po prostu musi być. A ja nie dalej jak tydzień temu słyszę od moich tak zwanych informatorów, że byli na oddziale dziecięcym, gdzie dzieci leżą na korytarzach położone, bo po prostu nie ma dla nich żadnych innych miejsc. I to nie jest, to nie chodzi o to, w jakich warunkach leżą, ale to naprawdę nie spełnia elementarnych kryteriów miejsca, które ma stwarzać, tak jak słusznie zauważyłeś, poczucie bezpieczeństwa. Ale to druga rzecz, zwróć uwagę, że to znowuż wynika jakby z ogólnego problemu społecznego i naszego stosunku w ogóle do stanów psychicznych, które odbiegają od jakiejkolwiek normy, którą za tą normę jakby zdecydowaliśmy się, że ona nią jest. Uważamy, że problemy psychiczne są oznaką słabości. No to jeśli jesteśmy głęboko przekonani jako społeczeństwo, że kiedyś młodzież była silniejsza, to teraz pewnie oni trochę wydziwiają. No tak się nie da, a po pierwsze nawet jeśli ktoś, załóżmy, w jakiś sposób udaje, żeby na przykład zwrócić na siebie uwagę, to po pierwsze my nie mamy takich kompetencji, żeby odróżnić jednych od drugich, a po drugie, skoro udaje coś takiego, to z kolei ma inne problemy, którymi powinniśmy się zająć. Czyli tak za każdym razem dotykamy jakiejś sprawy, którą ten młody człowiek powinien z dorosłym przerobić. Nie jestem fanem hasła psycholog w każdej szkole, ponieważ to jest hasło nierealne, póki co tego się nie da stworzyć, ponieważ tych psychologów nie ma i oni tam nie będą, ale są inne rozwiązania, ten ciągle podnoszony przeze mnie kompleksowy ogólnopolski program tutorski, kiedy nauczyciele, czyli zasoby już istniejące, zostają naprawdę przeszkoleni nie na jednej radzie pedagogicznej, tylko to jest długi kurs, który pozwala rozmawiać i słuchać młodego człowieka. To wbrew pozorom nie są oczywiste umiejętności. A takie coś pozwoliłoby chociaż na chwilę, do czasu, kiedy byśmy w ogóle spróbowali podjąć ten wysiłek, żeby ci psychologowie się pojawili, tak naprawdę zabezpieczyć tych młodych ludzi. To jest też to, co mówiłem o mediacjach rówieśniczych. Młodzi ludzie wiedzą więcej o sobie, niż my o nich wiemy. Jeśli my nie wykorzystamy ich zdolności, ich kompetencji w rozmowach między sobą, to nigdy do nich tak naprawdę nie dotrzemy. Całe szczęście, że właśnie część szkół próbuje szukać tego typu rozwiązań, bo to może być często właśnie taka rozmowa rówieśnicza pierwszym krokiem do udzielenia pomocy młodemu człowiekowi. Tak, to mało powiedziane. Znaczy, ja też, kiedy myślę o tym wydarzeniu, ono miało miejsce w Ostrołęce, w szkole zawodowej, myślę sobie, to przypominam sobie rozmowę z moim bardzo inteligentnym sąsiadem, który mówi o sobie, że jest średnio inteligentny, a też bardzo wrażliwy, chociaż tego nie widać, i on mi powiedział, że najważniejsze w wychowywaniu dzieci, a wychował dzieci już dwoje, bardzo dobrze, jest nauczenie empatii. I wydaje mi się, że to właśnie pokazuje największe deficyty polskiej szkoły, to zdarzenie, że gdyby ci ludzie, ci młodzi ludzie, którzy widzą to zdarzenie, byli nauczeni empatii, to na pewno zamiast najpierw sięgać po telefon komórkowy, rozdzieliliby ich i sprawa by się zakończyła szybciej, niż to się w ogóle wydaje. Dokładnie o to mi chodzi. Jeśli chodzi o przebudzenie młodych ludzi, które tak już zasygnalizowałem wcześniej w sondażach, to zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Wiadomo, że młodzi ludzie nie oglądają telewizji i to jest chyba fakt bezsporny. Mało kto się tym zajmuje, bo po co komu takie jakieś
czarne, prostokątne coś, skoro jest internet, można sobie tam dowolnie wybrać różne rzeczy. Minister Czarnek znowu komentując zdarzenie z Ostrołęki zwraca uwagę na to, że winna jest pandemia. Pandemia jest winna wszystkiemu, tak? Od nieurodzaju orzeszków w Kenii, jak to kiedyś mówili żartobliwie politycy PiS-u, poprzez wszystkie problemy z wyborami, z przestrzeganiem prawa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko można do tego worka wrzucić, ale drugim ważnym elementem to jest nieograniczony, i to słowo podkreślamy wężykiem, nieograniczony dostęp do internetu, czyli znowu mamy taką szkołę, która ma zakazywać, reglamentować, tresować, a nie dawać pozytywne przykłady, nie uczyć, jak poruszać się w sieci, żeby nie odnosić na tym szkód i samemu nie krzywdzić innych, bo bardzo często, i chciałbym to podkreślić, bardzo często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużą krzywdę mogą wyrządzić drugiemu młodemu człowieku. Ależ oczywiście internet, ja ciągle to będę powtarzał, bo to jest jedna z bardziej prymitywnych myśli, jaką można z siebie wykrzesać, że internet jest jakby tym głównym źródłem winy. No przypomnijmy sobie, że druga wojna rozgrywała się w czasach, kiedy nie było internetu. Przemoc, która wtedy istniała, nie powstała na podstawie Netflixa, nie powstała na podstawie, nie wiem, filmików kamerzysty i innych patos youtuberów i tak dalej, czyli to jest tylko tak naprawdę emanacja czegoś, co tkwi w nas jako ludziach, po prostu to istnieje w tym internecie i tak jak powiedziałeś, zakaz w tym momencie lub słowo, którego użył Przemysław Czarnek, a więc kontrola, niczego nie rozwiązuje, bo młody człowiek i tak obejdzie tę kontrolę taką czy inną, ale właśnie pokazywanie pozytywnych rzeczy w internecie, jak można sobie radzić z takimi problemami, jak rozwiązywać te sytuacje konfliktowe, jak szukać mądrych, dobrych treści. W podstawie programowej z języka polskiego jest tylko jeden malutki paragrafik na temat fake newsów, że no, warto o tym wspomnieć, czyli jakaś jedna lekcja, okej, załatwiony temat, idziemy dalej, prawda? Tak naprawdę w dzisiejszym świecie, który jest bardzo często takim jednym wielkim fake newsem, to znaczy my do końca nie wiemy, która wiadomość jest prawdziwa, które informacje są fałszywe, to powinien być kolejny jakby element, który powinien być nauczany, wręcz jego osobny dział tak naprawdę poznawania rzeczywistości, bo nie ma co udawać, my żyjemy w tym internecie, jedni mniej, inni prawie wcale, a inni no bardzo mocno, natomiast tak czy siak, nawet ci, co w tym internecie nie żyją, oni w jakimś sensie takim odpryskiem dostają z tego internetu, bo przecież ci ludzie, którzy ten internet oglądają, wychodzą z tymi wiadomościami i idą w życie normalne. Czyli nie ma czegoś takiego jak ucieczka od internetu. Zawsze prędzej czy później my się zderzymy z tymi informacjami, które w tym internecie się pojawiają i musimy być przygotowani na to, żeby krytycznie te informacje oceniać, wiedzieć, gdzie sprawdzić te informacje, w jaki sposób je weryfikować. Porozmawiajmy jeszcze o tych konfederacjach i tych. Ja tak, za chwilę o tym porozmawiamy i tutaj pretekstem niech będzie Andrzej Twardowski. Dwa komentarze jego, to jest jeden z naszych czatowiczów i ja przypominam, że my czytamy nie tylko wasze komentarze, ale też udostępniamy możliwość zadzwonienia do studia, także poproszę Piotra, naszego drogiego realizatora, żeby przypomniał ten numer, bo może ktoś chciałby powiedzieć, jakie emocje wywołuje szeroki uśmiech Pawła Lęckiego, ten numer 698-286-411, a Andrzej Twardowski napisał tak: porażką jest brak edukacji obywatelskiej, całkowita ignorancja wielu problemów edukacyjnych przez rodziców. Konsekwencją jest brak przyszłości w zdobyciu profesjonalnych miejsc pracy. Oczywiście ignorowanie chodziło bardziej chyba niż o ignorancję, ale można się śpieszyć. I drugi jeszcze moim zdaniem celniejszy komentarz to Andrzej Twardowski pisze: kształcimy posłusznych matołów, a nie niepokornych odkrywców szukających nowych dróg w rozwiązaniu problemów. Technicznie i naukowo spadamy do poziomu Białorusi. Ja nie wiem, jaki jest poziom Białorusi, więc nie chcę tutaj tego rozstrzygać i też mam takie marzenie, życzenie, żeby nie mówić, że my kształcimy, tylko mówić o tym, jak chce kształcić młodych ludzi Czarnek, no i poniekąd Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca, jako partia, która temu przyklaskuje i wydaje się, że Przemysław Czarnek jest idolem trochę partii rządzącej, więc w tym gronie, moi drodzy, ja protestuję, żebyście mówili, że kształcimy, bo ja tak nie kształcę i wiem na pewno i łatwiej mi to mówić, że Paweł Lęcki też nie kształci, bo możecie o tym się przekonać czytając jego wpisy, ale to jak to jest, że jeżeli my nie kształcimy, albo szkoła nie kształci, a młodzież się budzi, i to ewidentnie nawet musiał Cebos zauważyć. Ja mam oczywiście
pewną dozę nieufności do rządowych organizacji, ale jednak CBOS pokazuje, że młodzi ludzie dużo chętniej niż w ostatnich latach deklarują chęć głosowania w wyborach, a także mają swoich faworytów i to nie są faworyci na pewno z tego dwubiegunowego politycznego świata, który widzimy na co dzień w telewizji, czyli wojna PiSu z Platformą, bo tak już od czerwca, od kiedy Donald Tusk wrócił, jest, tylko mają swoich faworytów. Z jednej strony przoduje Szymon Hołownia, ale nieznacznie, więc nie należy mówić, że on jakoś podbił serca młodzieży. Szymon Hołownia, później Konfederacja i później Koalicja Obywatelska. Ty jesteś nauczycielem, nie politykujesz, bo zajmujesz się wykonywaniem programu, to oczywiście... Ja nie umiem tak się uśmiechać jak Paweł Lęcki, ale jestem przekonany, że masz dużo ważniejszych tematów niż sama polityka, ale tak naprawdę polityka wdziera się do naszego codziennego życia. I chciałem ciebie spytać, jak ty myślisz, bo ty jesteś tym człowiekiem, który umie rozmawiać z młodzieżą. Dlaczego akurat takie wybory, a nie inne? I czy to powinno nas w jakiejś mierze cieszyć i dawać nadzieję, że oni... bez tego prostokątnego czarnego telewizora są w stanie jednak jakoś wybierać po swojemu. Może niekoniecznie bardzo głęboko, ale czują, że ten dwubiegunowy świat nie jest na pewno ich. Czy ty się ze mną zgadzasz? Czyli odpowiadając tak, postaram się kompleksowo, przy okazji odpowiadając na pytanie pani Bożyny, co sądzę o prawie do głosowania od 16 roku życia. Lansuje Szymon Hołownia, no, notabene, bo to akurat tak, no, warto tak wspomnieć, ale nie on pierwszy. Tak, tak. Więc te przebudzenie młodych ludzi, tam CBOS podaje nawet 10 punktów procentowych, że wzrosła ta chęć udziału. Wydaje mi się, że przyczyna jest dosyć prosta, to znaczy młodzi ludzie byli ignorowani bardzo, w zasadzie zawsze, a teraz jeszcze bardziej. Kiedy poczuli się już tak bardzo bezwzględnie zignorowani, kiedy z ich zdaniem się nikt nie liczył, to było zresztą widoczne tak naprawdę wszędzie, te słynne programy w telewizorach właśnie o młodzieży, w których przemawiali starsi panowie, ewentualnie jakaś jeszcze pani, no to było, to musiało być irytujące. Młodzi ludzie zobaczyli, że w którymś momencie, jeśli oni nie zabiorą głosu, to nikt go nie zabierze za nich. I w tym momencie rzeczywiście te takie wzmożenie młodzieży jest cennym elementem i za to akurat Prawu i Sprawiedliwości należą się podziękowania, bo to dobrze, że wzmożyli tą aktywność młodych ludzi. Powiedziałeś, że ja nie politykuję. Ja zajmuję się polityką jako obywatel. Ja na lekcji, chyba że jest jakaś okoliczność taka, gdzie wynika to, nie wiem, z po prostu książki, którą robimy, nie poruszam tych kwestii, natomiast no nie, jakby moja jawna działalność publiczna automatycznie oznacza, że każdy, kto chce, to zobaczy, jakie mam poglądy, które wyrażam dosyć jasno i klarownie. Uważam, że nauczyciel, który ukrywa swoje poglądy, jest nauczycielem absurdalnym i nauczycielem nieprawdziwym, nieautentycznym. Ja nie przekonuję nikogo, nie namawiam moich uczniów, którzy przede mną siedzą, słuchajcie, głosujcie na tych nie głosujcie, ale ja nie mogę udawać, że jestem człowiekiem bez właściwości. Mamy całą paletę ludzi bez właściwości, w polityce zwłaszcza, którzy na dodatek decydują o mnie. Ja nie zgadzam się na to, żebym był traktowany jak pewien rodzaj przedmiotu, który jest puściutki i mam tylko wykonywać swoje zadania. Taki automat, maszynka, nie wiem, do mielenia mięsa. Ja jako człowiek mam swoje konkretne oczekiwania od rzeczywistości i mam prawo je wyrażać. Jeśli Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, razem z Przemysławem Czartkiem uważają, że młodzież na spotkaniu o konstytucji to jest demoralizacja, no to zaczynamy żyć w świecie paranoi. Ten efekt mrożący wywierany na dyrektorach szkół, on jest świadomie robiony nawet bez prawa, które jeszcze nie istnieje, bo każdy dyrektor zastanowi się kilkanaście razy, zanim zaprosi jakkolwiek kontrowersyjną postać, tym samym nie daje właśnie szansy na kształcenie krytycznych, wielopoglądowych ludzi, w tym sensie, że rozumiejących poglądy innych. Bo to nie jest tak przecież, że jak młody człowiek, który ma poglądy na przykład prawicowe, usłyszy sędziego Żurka, to raptem stwierdzi, ojej, ja już teraz będę popierał sędziego Żurka. Nie, on ma po prostu szansę zastanowić się nad tym, kto ma w tej sytuacji rację. I teraz patrząc na ten
Może najpierw odpowiem na to pytanie od 16 roku życia. Ja jak najbardziej jestem za. Ja miałem zresztą taką okazję rozmawiać kiedyś z młodymi ludźmi, nawet trochę młodszymi, bo 15-latkami, i oni byli głęboko rozczarowani, podawali konkretny przykład. Jedna z tych osób miała brata, który jest tam, miał 19 lat, no i generalnie nic nie wiedział o polityce, nie interesował się, jak to często ludzie mówią, ja się nie interesuję, mnie to nie dotyczy, tak? Nie rozumieją, że polityka jest w cenie benzyny, nie rozumieją, że polityka jest w cenie arbuza, wszędzie jest ta polityka, gdziekolwiek się nie ruszę, jest polityka, która mnie dotyka. I te młode osoby, 15-letnie, które nie mogą głosować, powiedziały, że one w rozmowie było widać, że one wiedzą o wiele więcej od tego człowieka, który może pójść zagłosować. Ja powiem może coś w ogóle niepopularnego. Ja uważam, że prawo do głosowania powinien mieć człowiek po przejściu chociaż prostego testu. Nie mówię, żeby ten test był jakiś szczególnie rozbudowany. Jakiś taki podstawowy test o ogólnej wiedzy na temat państwa, jakichś takich podstawowych sytuacji, żeby było wiadomo, że nie w sensie partyjnym, tak, tylko żeby sprawdzić, że on wie, jak funkcjonuje państwo. I w tym momencie przejście takiego testu dawałoby szansę na przykład na kolejne 5 lat, czy tam 6 głosowania, nie żeby co roku coś takiego robić, bo jednak mam poczucie, to znowuż jest niepopularne, bo znowuż pewnie kogoś urażam, że są ludzie, którzy podejmują te decyzje na podstawie tak dziwnych przesłanek, że późniejszy efekt, który ci, co nie chcą podjąć tych decyzji, mają tak mocno w swoją stronę skierowany, że trzeba sobie zadać pytanie, jak to jest, że ludzie, którzy niewiele wiedzą, decydują w tak dużej sprawie o tak naprawdę losie wszystkich. Bardzo specyficzna kwestia. A odpowiadając na te pytanie o tych wyborach, pocieszające jest to, że młodzi nie chcą głosować tak mocno na PiS, to jest 8% wedle tego sondażu, czyli jest jakieś poparcie, mają jakby swój elektorat niewielki i to jest chyba najbardziej optymistyczna kwestia w tym całym sondażu. No może jeszcze 2% dla Kukiza, to jest chyba cudowne, bo Paweł Kukiz jakby powinien chyba już tym razem się wyjątkowo mocno zastanowić nad tym, co robi, gdzie robi, skoro człowiek, który mówił o sobie jako o antysystemowcu, był takim głosem, no jako piosenkarz, rockman i tak dalej, a popiera go 2%, PSL-u mi jest szkoda 1%, no ale PSL jest pewnie nierozpoznawalny dla młodych ludzi w ogóle. I teraz tak, dlaczego Szymon Hołownia jest na początku? Ja tak sobie spróbowałem zbudować na szybko jakąś teorię i uważam, że ona ma nawet jakiś sens. Szymon Hołownia jest jakby spoza tego świata politycznego, czyli to jest pierwszy element, dla którego jest pociągający. Po drugie, można mieć różne zdanie na temat Szymona Hołowni, ale jako jedyny tak naprawdę przedstawił dosyć wyrazisty program, którego mam wrażenie niewiele ludzi przeczytało. Ja na przykład ten program przeczytałem. Jest tam wiele całkiem ciekawych rzeczy i ileś rzeczy, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam, albo inaczej, nie są w ogóle moimi pomysłami, moją rzeczywistością, moją bajką. Natomiast on z czymś przyszedł, tak? Konkretnie coś podał. A co moim zdaniem najważniejsze? Szymon Hołownia zrobił rzecz kluczową. To znaczy wciągnął, a nawet nie tyle co wciągnął, ile już wcześniej miał relacje z ludźmi, którzy są rozpoznawalni przez młodych. Przykładowo Przemek Staroń. Człowiek bardzo rozpoznawalny, bardzo kompetentny i nie jest to sztuczny ekspert powołany przez partię, tylko to jest ktoś, kto zna Szymona Hołownię i wypowiedzi Przemka Staronia na temat Szymona Hołowni są autentyczne i nie są tylko polityczne. Tym samym jakby nie jest człowiekiem, który bo wspieram, bo prawda, zostało mi za to zapłacone. To jest wspieranie realne. I jeszcze jak zwrócimy w ogóle uwagę na to, kto jest w orbicie Szymona Hołowni, jeśli chodzi o tak zwanych rozpoznawalnych nauczycieli, to się okaże, że Szymon Hołownia de facto zgarnął ich wszystkich. Do tego dochodzi oczywiście komunikacja internetowa, komunikacja oparta jakby na takiej też emocjonalności, którą można jej nie lubić, ale nie sposób odmówić jej tego, że jest w jakiś sposób szczera i autentyczna. Ja co zawsze to podkreślam i to nie jest dla nikogo tajemnicą, ja nie jestem fanem Szymona Hołowni, ale uważam, że praca, którą wykonał, budując swój ruch, była ogromna i daje tak naprawdę wskazówkę, co trzeba by było zrobić, nie wiem, czy nie jest już za późno na to, zaraz o tym powiem, żeby próbować chociaż powtórzyć to, co się dzieje, bo naprawdę tam jest wiele ważnych rzeczy, które zostały dokonane. To jest, moim zdaniem właśnie ta eksperckość, jakby, która stoi za Szymonem Hołownią, jest szalenie istotna i szalenie ważna i kto wie, czy to nie był jego najważniejszy pomysł, najlepszy pomysł, jaki on tak naprawdę miał. A co się dzieje w Platformie, która ma tutaj 13%? Czy ktoś kojarzy nauczycieli, ludzi związanych z edukacją, którzy by byli... Ja nic nie słyszę. Państwo, ktoś słyszy...
Tak, przepraszam Was bardzo. Jeszcze raz chciałem, żeby to wybrzmiało, więc dla zrobienia sobie entrée wyciszyłem sobie mikrofon. Wybaczcie. Chciałem, żeby to wybrzmiało. Powiedz mi, bo my z Platformą żyjemy wiele, wiele, wiele lat, już jesteśmy przyzwyczajeni, teraz wraca stare, nowe, Donald Tusk, ale czy ta partia ma cokolwiek do zaproponowania młodym ludziom? No bo właśnie, mogę Państwu powiedzieć jeszcze od siebie, byłem akurat na takiej jednej dużej imprezie sportowej, tam spotkałem wielu różnych polityków, którzy organizowali Campus Polska i oni mi powiedzieli przede wszystkim, człowieku, tam nie było w ogóle naszych żadnych wyborców. Tam byli wszyscy, od Konfederacji do Lewicy i w ogóle, ale to nie byli nasi wyborcy, ale jacy oni mieli power. No i ja tak się zastanowiłem, bo tak, z jednej strony no cieszę się, że w ogóle są tacy ludzie młodzi zaangażowani, a z drugiej strony, jeżeli jest jakaś partia, która mi to mówi i nie ma takiej refleksji, że no tak, no ale to dlaczego tak jest, że oni jednak nie idą za nami, bo my jednak przecież walczymy o władzę, jak każdy polityk, to czy Platforma ma cokolwiek dla młodych do zaoferowania? To znaczy właśnie, bo nie wiem, czy nas słychać, bo tutaj niektórzy piszą, że nas nie słychać. Już słychać. Aha, już słychać. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w Platformie. Nie ma właśnie wokół nich tej grupy takiej eksperckiej młodych ludzi lub związanych z młodymi ludźmi, czyli na przykład nauczycieli. Tak? Nie wpadli na to, żeby przekonać do siebie, poznać wcześniej tak naprawdę tych, którzy by stanowili ich zaplecze edukacyjne, ale rozpoznawalne, bo ja mniej więcej wiem, jakie istnieje tam zaplecze, ale to jest zaplecze, które kompletnie nie jest rozpoznawalne i tak medialne, w tym pozytywnym sensie, jak zaplecze Szymona Hołowni. Druga rzecz, jestem głęboko przekonany, że większość ludzi w Polsce, jakby zrobić badania, to by była przekonana, że Franek Sterczewski jest albo z Lewicy, albo od Szymona Hołowni. On jest kompletnie niekojarzony z Platformą, chociaż jest jednym z nielicznych młodych polityków Platformy, który faktycznie jest jakby nowym typem polityka. Klaudia Jachira jest postacią specyficzną i nie zawsze jej działanie jest fajne. Mam ciekawe pomysły, angażuje emocjonalnie wyborców, ale już na przykład jej pomysł na zmianę roty, kiedy śpiewała tam o tym Tusku i tak dalej, on chyba przekroczył pewnego rodzaju granicę również wyborców tej partii i nie był udanym ani żartem, ani performancem artystycznym. Czyli ona z kolei, jakby balansując na tych granicach, nie jest tak naprawdę kimś, kto jest w stanie tych wyborców przyciągnąć. Ja uważam, że to i tak jest cud, że 13% wyborców chce głosować na młodych wyborców na Platformę. Platforma nie ma pomysłu na kampanie internetowe, Platforma nie ma pomysłu na takie proste rzeczy jak memy. Nawet Prawo i Sprawiedliwość lepiej sobie w tym radzi, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości potrafią nawet czasami sami z siebie się śmiać. To jest ciekawe. Mateusz Morawiecki jest tutaj wbrew pozorom, mówię to całkiem serio, dobrym tego przykładem. A to jest cenione wśród młodych ludzi, a w Platformie jest pełna powaga. Jest nawet kiedyś Borys Budka, który wystąpił w tej marynarce i krótkich spodenkach, to za mało, to nie wystarczy, tak? Donald Tusk, który wszedł, ostatnio znowuż był zrobiony sondaż, czy on pomaga, czy szkodzi, to jest bardzo dyskusyjne. Według sondażu wychodziło, że jednak bardziej szkodzi, ale patrząc po sondażach, raczej pomaga, bo cokolwiek w ogóle dynamizuje w Platformie. Trudno aż sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby w tej chwili Donalda Tuska w Platformie nie było. Gdzie sondaże Platformy by były w tej chwili? To jest oczywiście dla mnie wyjątkowo jakby trudne, ponieważ no gdzieś tam jakieś moje sympatie po tamtej stronie oczywiście leżą, tak? I to nie może być tak, że na przykład Rafał Trzaskowski, który ma o wiele więcej lat niż to się wydaje, bo ma taki młodzieńczy look, prawda? Staje się jednym z głosów młodych z Platformy. Campus Polska był świetnym pomysłem, oczywiście poza pewnymi tam pojawiającymi się dziwnymi wypowiedziami niektórych ludzi, typu na przykład Tomasz Grodzki, bo już akurat jeśli chodzi o Nitrasa, to jak łatwo się domyślić, ja byłem, jakby kibicowałem tam bardziej mu niż mówimy to o opiłowywaniu katolików. Dobrze, nie, no powiedział jak... To też jest w ogóle tak rozdęte do jakichś rozmiarów. Opiłowywanie nie jest dla mnie jakąś formą tortury, znam dużo bardziej wymyślnie. Tak, i teraz z tej perspektywy wchodzimy też jakby w strukturę lewicy. Lewica teoretycznie powinna być partią jakby ludzi młodych, bo faktycznie tam jakby sondaże wskazują, że młodzi są coraz bardziej lewicowi. Natomiast no, ostatnie wydarzenia, czyli wybór Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego na współprzewodniczących, no nie napawa nadzieją, prawda, że to jakby rzeczywiście ta partia będzie w stanie odżyć. Ona oczywiście ma trochę lepszą komunikację internetową niż Platforma, ale to nadal nie jest ten poziom, na przykład jak Szymona Hołowni i tego mówienia właśnie do ludzi młodych. Co ciekawe, jeśli chodzi o płeć, to jeśli chodzi o Platformę, Platforma ma wyjątkowo spłaszczone, to znaczy bardzo podobna liczba
punktów procentowych rozkłada się na, ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, obydwie płcie, a z kolei w lewicy jest przewaga kobiet, a w Konfederacji, która jest na równi z lewicą, czyli razem mają po 14%, jest przewaga młodych mężczyzn. To jest w ogóle taka podstawowa partia młodych prawicowców. I to taka znaczna przewaga tych młodych mężczyzn jest, tak, w Konfederacji. Ale to się chyba też da wyjaśnić. Dla mnie w ogóle podstawową postacią, którą trzeba rozpatrywać w kontekście Konfederacji, wcale nie jest Janusz Korwin-Mikke, ponieważ to jest tylko folklor, który istnieje od lat i jego wypowiedzi, za które on już dawno powinien ponieść odpowiedzialność karną, one funkcjonują bardziej jako wypowiedzi kogoś w rodzaju klauna, trefnisia. To jest oczywiście przerażające, bo to bardzo źle o nas świadczy jako społeczeństwie w ogóle. Ale najważniejszą postacią Konfederacji jest Sławomir Mentzel. To jest młody człowiek, w końcu ktoś młody naprawdę, bogaty, bo zarobił. Nie dostał tych pieniędzy, nie wzięły mu się znikąd i jest po prostu świetnym biznesmenem. Wypił piwo z całą Polską, a więc wykonuje czynność, którą generalnie Polacy lubią, młodzi, chociaż nie tylko młodzi, prawda? Na dodatek ma swój browar, gdzie produkuje piwo, które ma mniej lub bardziej udane kampanie reklamowe. Zakłada teraz swój pub w Toruniu, więc idzie w taką przekorę też, bo on go głównie zakłada po to, jak powiedział, żeby go nie zamknąć, jak Adam Niedzielski każe. Po trzecie, jest bardzo krytyczny wobec Prawa i Sprawiedliwości, co świetnie pokazuje, jakby koresponduje z tym sondażem, że skoro młodzi nie chcą na Prawo i Sprawiedliwość, no to szukają tych bardzo antysprawiedliwościowych, a taki jest właśnie Sławomir Mentzel. Jest bardzo zabawny i bardzo dowcipny. Jego wpisy komentujące rzeczywistość polityczną na Facebooku, czasami to bym aż mu zazdroszczę, bo sam bym chciał taki napisać, bo z 90% tego, co on tam pisze, się zgadzam. Kompletnie nie mówi o sprawach narodowych, to jest w ogóle poza, miał takie wtręty swego czasu, są one jeszcze obecne na YouTubie, on się od tego jakoś tak odcina, nie komentuje tego, generalnie on się skupia na, wiadomo, wolność gospodarcza, wolność pandemiczna i tak dalej, czyli on tak naprawdę idealnie wpasowuje się w myślenie pewnej grupy młodych ludzi. A dlaczego mężczyźni? No, w czasach kryzysu męskości, gdzie mężczyźni tak nie do końca wiedzą, kim są, to znaczy jedni już się nauczyli, że jak się popłaczą, to się świat nie zawali, a inni nadal są przekonani, że ta dźwigienka, którą mają w kroku, to jest coś, co ich wyróżnia w całym świecie i w ogóle są panami tego wszechświata, to z tej perspektywy w Konfederacji, która stawia na konkretną, wyrazistą męskość, tam tylko 4% młodych kobiet popiera. Bo często jest taki zarzut, że jak to jest, że kobiety popierają Konfederację? No jest ich po pierwsze niewiele, a po drugie to też można zrozumieć, bo część kobiet może być trochę rozczarowana tym rodzajem słabszego mężczyzny albo mężczyzny, który się przyznaje do słabości i nadal oczekuje tych mężczyzn twardych, takich konkretnych i zdecydowanych, a tacy są Konfederaci. Taki jest Sławomir Mentzel. Dlatego tu ktoś napisał, że to jest wielkie zło. Ja uważam, że Sławomir Mentzel jest jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi w Polsce. Dlaczego? Bo przy tej całej swojej sympatyczności, przy tym, że on się daje lubić, naprawdę, jak się śledzi jego wypowiedzi, śledzi się jego komentarze, to tak naprawdę to jest przesympatyczny człowiek. Jednocześnie naprawdę kompetentny, jeśli chodzi o pewne kwestie omijania podatków, a to też Polacy lubią, prawda? Zwłaszcza teraz, kiedy podatki idą w górę. Ale przecież dobrze wiemy, że za tą wolnością gospodarczą, za tym całym piwem Sławomira Mentzela kryje się cały nacjonalizm, który stoi za Konfederacją. I on tylko czeka tak naprawdę, żeby w którymś momencie wyjść, bo to nie jest tak, że Sławomir Mentzel, gdyby doszedł do władzy, to robiłby tak naprawdę, wszystkich by zapraszał na piwo. Nie. To jest tak, to wszystko, co znamy z działalności Konfederacji, Bosaka, kiedy był w Młodzieży Wszechpolskiej, to przecież z tej Konfederacji nie zniknęło. I to samo jest w Sławomirze Mentzelu, tylko że on to tak sprytnie ukrył, że daje, że w tym momencie jakby no, może przyciągnąć ludzi, którzy potrzebują z jednej strony wyrazistego przywódcy, a jest wyrazisty, a jednocześnie jest miły i sympatyczny. Czyli to są te problemy, z którymi my się tutaj mierzymy. I ten jakby sondaż, on mi jakby dał dużo do myślenia i parę jeszcze takich innych analiz, które gdzieś tam czytałem, że dopóki tak naprawdę opozycja, ta powiedzmy ta typowa, klarowna opozycja typu Platforma, no tutaj Szymon Hołownia najwyraźniej odrobił tą pracę domową najlepiej, więc on już pewnie nic nie może więcej zrobić, żeby jakby lepiej i bardziej przyciągnąć, tak? Ja powiem szczerze, to nie jest mój wybór, ale gdybym miał głosować i od tego by zależało, że tak powiem PiS zniknie jakby z przestrzeni politycznej przynajmniej na jakiś czas, bez wahania bym oddał głos na Szymona Hołownię. Oczywiście, że jeśli nie będę musiał tego zrobić, to tego nie zrobię. Nie muszę jeszcze, tak? No, nie jesteśmy w takiej sytuacji. Poza tym sondaże na to nie wskazują. Natomiast chodzi mi o to, że jeśli Platforma i Lewica nie odrobią tej lekcji, którą
powinni tak naprawdę spisać od Szymona Hołowni, no to się tutaj wiele nie zmieni. Młodzi ludzie nie dają się manipulować, dlatego powiedziałem i chciałbym to jeszcze raz powtórzyć, bo wydaje mi się to niesamowicie ważne. Ci eksperci Szymona Hołowni to nie są sztuczni eksperci, to są eksperci, którzy wykuli się na drodze pewnych relacji, znajomości nie w sensie negatywnym Jacka Sasina i tam wujka Brudzyńskiego, tylko znajomości takich po prostu ludzkich, relacji, rozmów, i dzięki temu potrafią być autentyczne. Jeśli teraz Platforma wpadłaby na genialny pomysł, że raptem trzeba zaprosić jakichś ludzi, słuchajcie, no weźcie, no tutaj może coś powiedzcie, tak, o tym, będzie to znowu sztuczne. Nie wiem, czy uda im się znaleźć ten sposób, tym bardziej, że czasu jest coraz mniej. Skoro nie zrobili tego wcześniej, nie wiem, czy będą potrafili to zrobić, ale z drugiej strony wiem, że jeśli nie będą próbowali, to nic się w tej sprawie nie zmieni. Lewica dokładnie to samo, bo to są te same błędy popełniane. To jest tak naprawdę kazus Czarzastego. Jeśli Czarzastego się wsadza do partii lewicowej, bohatera afery Rywina, kiedy walczymy z aferami Prawa i Sprawiedliwości, a Czarzasty jest twarzą, on jest oczywiście przekomiczny, bardzo inteligentny, świetne memy z Czarzastym powstają, ale ludzie nadal gdzieś tam z tyłu głowy mają, kurde, jakiś Rywin, jakaś afera, SLD, upadek. Jak można takiego człowieka uczynić współprzewodniczącym? Jak? To się nie mieści tak naprawdę w głowie. Reasumując, jest moim zdaniem szansa na takie obywatelskie edukowanie młodych ludzi, bo to nie jest tak, że młodzi ludzie nie chcą się uczyć. Oni chcą się uczyć i chcą słuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, niekoniecznie się z nimi zgadzając, ale nie można młodych ludzi traktować z góry. Platforma próbuje tych młodych ludzi tak podkupywać, przekonywać. To też nie działa, bo to nie działa w ten sposób. To musi być szczere i autentyczne. To musi być autentyczna relacja i rozmowa. Przecież cały czas o tym mówimy, prawda? Dlatego edukacja jest tak blisko polityki, ponieważ edukacja, kształtując kompetencje obywatelskie, kształtuje kompetentne obywatelskie społeczeństwo. W tym momencie cały jakby ten aspekt związany z polityką staje się o wiele bardziej dojrzalszy. A my jesteśmy na początku drogi tak naprawdę. Kiedy spojrzymy na wszystkie sytuacje, które się dzieją wokół nas, kiedy z jednej strony zestawimy oburzone społeczeństwo na tych psychopatów z Olsztyńskiej, którzy wyśmiewali się z tych niepełnosprawnych, a z drugiej strony to społeczeństwo nie oburza się, że gdzieś tam dzieci są wypychane na granicę, że jacyś ludzie umierają na granicy, to tak naprawdę my nadal nie rozumiemy, o czym my tak naprawdę mówimy. Nasza rzeczywistość jest bardzo złożona, ja zdaję sobie sprawę, że jest ją trudno ogarnąć i nie każdy musi codziennie śledzić wszystkie informacje, które napływają. Jesteśmy przebodźcowani, więc część ludzi wycofuje się z tej rzeczywistości politycznej i społecznej. Taka wewnętrzna emigracja. Ale no jeśli tak wielu z nas się wycofa, to tamci zaangażowani, czy to po stronie Prawa i Sprawiedliwości, czy to po stronie Konfederacji, oni w tym momencie wygrają. Pawle, chciałem cię spytać, czy słyszałeś ostatnie wystąpienia na Placu Zamkowym? Czy słyszałeś konkretne nawet wystąpienie, chciałem cię spytać, Katarzyny Grocholi? Powiem szczerze, to może być dziwne, ale chyba nie. I dlatego teraz daję ci szansę, ponieważ to jest wystąpienie, które moim zdaniem wyróżnia się na tle innych i przykro mi, że zostało trochę przemilczane, dlatego posłuchajmy go razem, ono ma raptem 4 minuty. Bardzo chciałbym tym wystąpieniem i twoją refleksją o nim zakończyć naszą rozmowę. Poproszę teraz drugiego realizatora o emisję. Teraz na scenę osobę, która wdarła się do naszych serc, do milionów serc Polaków. Osobę, którą świetnie znacie, którą czytacie. Katarzyna Grochola. Nazywam się Katarzyna Grochola. Jestem kobietą, jestem matką, jestem Polką, jestem Europejką, jestem pisarką, nie jestem politykiem, ale jestem tutaj, bo widzę i czuję, bo mam serce rozdarte podziałem Polski, bo mam dosyć zaimków oni i my. Stoję tutaj, żeby powiedzieć, że nikt nie jest w stanie zabrać mi wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że jesteśmy jednym narodem, że chodzi nam wszystkim o to samo. O przywrócenie godności Polsce i każdemu jej obywatelowi. Nadziei na to, że nikt w
tym kraju, w naszym kraju, nie będzie już nigdy lekceważony i pominięty. Miłości, bo to jest jedyna rzecz, która nas łączy, bez względu na to, czy jesteśmy za, czy przeciw. Wszyscy jesteśmy za Polską. Nie pozwólmy się postawić przeciw sobie. PiS musi odejść, bo spełnił swoje zadanie. Dał głos ludziom, którzy go nie mieli, ale zmanipulował nas wszystkich. Nas, którzy stoją tam i nas zagłuszają. Nas, którzy stoimy tutaj. Nas w mundurach, którzy nas pilnują. Nas przed telewizorami. Nas we wsiach i nas w małych miasteczkach. Manipulacją można zdobyć władzę, ale czy można ją utrzymać? Nienawiścią można walczyć, ale czy można nią żyć? Każdy z nas, niezależnie od poglądów, czuje, że coś jest nie w porządku. Nasze granice są zagrożone. Granice te najważniejsze. Granice naszego człowieczeństwa, granice sprawiedliwości i granice prawa. Mądrzy ludzie mówią, wybierz strach albo miłość. Wybieram miłość. Wybieram nas wszystkich. PiS musi odejść, ale nie wyborcy PiSu. Przestańmy siebie bać się nawzajem. Bądźmy odważni. Wybierzmy prawdę, wolność, godność. Przecież w głębi serca byliśmy zawsze życzliwi, gościnni, współczujący. Co się stało, że pozwalamy krok po kroku odbierać sobie prawdziwe znaczenie słów takich jak ojczyzna, rodzina, solidarność? Co się stało, że walka o Kościół, mój Kościół, jest nazywana walką z Kościołem? Co się stało, że nasze serca skamieniały, skarlała nasza moralność i codziennie budzimy się w kraju, w którym nagradzane jest chamstwo, przekręty i małość? Dlaczego wszędzie widzimy zagrożenie? Jestem tutaj, bo wierzę, że tylko my możemy to zmienić. Osamotnienie naszej Polski nikomu nie posłuży, niezależnie od tego, na kogo głosujemy i czy w ogóle głosujemy. Jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy jednością, wspólnie jesteśmy silni. Nie dajmy się dzielić, bo tylko wspólnie możemy czynić dobro. PiS musi odejść, bo Polska musi zostać. Dziękuję bardzo, że nie jestem tutaj sama. Dziękuję wam wszystkim. Cóż, drodzy Państwo, przede wszystkim zwróciły moją uwagę trzy rzeczy w tym przemówieniu. Zaimki nas, które tak naprawdę dotyczą i jednej, i drugiej strony. Nas w mundurach i nas, którzy nas pilnują. Druga rzecz to to, że PiS musi odejść, ale nie wyborcy PiSu. A trzecia rzecz, no to już będę spoilerował, bo za chwilkę druga część programu o Kościele, ale to rozwinę w drugiej części. To przemówienie się nie przebiło za bardzo. No i chciałem cię spytać o jedną rzecz, bo ono jest dosyć pompatyczne i też takie no nacechowane no, pewnym wzruszeniem. Mimo że pani Katarzyna czytała je z kartki, ja stałem bardzo blisko, to są też częściowo moje zdjęcia, to rzeczywiście było widać, że to nie jest jakaś gra. Zresztą pani Grochola, której książek ja nie czytałem, przyznaję się, ale jest osobą popularną, rzadko zabierała głos, nie jest taką celebrytką,
w wiadomościach obśmiewaną i tak dalej. I mnie poruszyły te słowa i chciałem cię spytać o cenę tych słów, ale chciałem cię też spytać o jedną rzecz dotyczącą Szymona Hołowni, bo chodzi mi o ten taki patos. Szymona Hołownię obciąża bardzo ta scena, kiedy on płacze nad konstytucją, bo dla wielu ludzi, na pewno wyborców Konfederacji, to jest kandydat nie do przyjęcia, bo jest po prostu słaby. I chciałem cię spytać, jak ty myślisz, jak twoi uczniowie by podeszli do tego wystąpienia, które niestety, a może dzięki resetowi obywatelskiemu, będzie im dane wysłuchać, ale jednak zostało przemilczane. Jak takie słowa, jednak moim zdaniem wychodzące z głębi serca, są, jak do takich słów podchodzą młodzi ludzie? Zawsze, kiedy nadchodzi moment, kiedy czytamy przesłanie pana Cogito, Zbigniewa Herberta, to staram się je puszczać z YouTube'a, ale konkretnie chodzi o płytę, którą nagrał Zbigniew Herbert przed śmiercią, w sensie nie muzyczną, po prostu recytował swoje wiersze. Był już starym człowiekiem, ale miał bardzo silny, aczkolwiek mocno taki już przerobiony przez życie głos. I kiedy on czyta ten wiersz, oczywiście wszyscy milczą, no tak generalnie milczą, no bo w klasie jakoś tak generalnie się czasami trochę pomilczy, ale tam pod koniec, kiedy dochodzi do ostatnich słów, zaczyna wręcz krzyczeć, tak bardzo patetycznie i bardzo wzniośle. Oczywiście wiersz Zbigniewa Herberta, ten patos jakby rozbija tą ironią herbertowską, tym, że tak naprawdę to wszystko, co musimy zrobić, najprawdopodobniej nie będzie miało żadnego sensu. Te bycie odważnym, bo w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Tutaj jakby gdzieś też się pojawiła ta fraza w tym wystąpieniu. Młodzi są dosyć mocno przejęci, to znaczy to nie jest tak, że ich to bawi, że się śmieją. Ja zawsze trochę czekam na ten śmiech, że ktoś się zaśmieje, bo to jest takie trochę śmieszne, taki patos poważny. A mi się wydaje, że czasami patos jest istotny, to znaczy nie należy go nadużywać, dlatego ja na przykład staram się go rozbijać jakimiś takimi żartami gdzieś tam, ponieważ no nie można żyć na wysokim rejestrze patosu. Takiego życia nie da się prowadzić. Natomiast w pewnych momentach historycznych, pewnych nawet może nie tyle historycznych, ile takich ważnych, istotnych, dziejących się, taki patos jest potrzebny, bo on zwraca uwagę. W tym naszym potocznym języku, który jest zwłaszcza takim języku politycznym, który jest mieleniem w kółko tego samego. Ci politycy idą do tych programów, dziennikarze ich zapraszają, po czym rozmawiają o tym samym. W zasadzie mogliby odtwarzać programy sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, wyszłoby dokładnie na to samo. A tutaj mamy coś, kiedy mówi to ktoś, kto jakby właśnie tak jak powiedziałeś, nie jest najczęstszą osobą, która się wypowiada na te sprawy. To oznacza, że poczuła się na tyle jakby zobligowana, żeby ten głos powiedzieć. Dlatego uważam, że edukacja jest taka ważna, bo edukacja uczy mówienia, znaczy dobra edukacja. Ja byłem tak wielkim, jakby byłem bardzo rozczarowany odwoływaniem egzaminów ustnych z polskiego, bo ja je lubiłem. Nie z powodu merytorycznych, bo ja nigdy nie oczekiwałem od ucznia, że przez 15 minut przygotuje coś wybitnie mądrego. Ja byłem zadowolony w tym sensie, że mogłem czasami spróbować, bo miałem takie narzędzie, przekonać tych, którzy boją się mówić, żeby coś powiedzieli najpierw w klasie, na forum w miarę bezpiecznym, a później zmierzyli się z mówieniem do obcych ludzi. Ja sam mam z tym kłopot, zawsze wywołuje to we mnie ogromny stres i ogromne emocje, ale mimo to czasami gdzieś tam idę i mówię. I to mi się wydaje też bardzo ważną funkcją szkoły, nauczyć człowieka mówić o tym, co myśli, co czuje, co uważa za ważne i bronić tych swoich wartości, nawet gdy wokoło ludzie sprawiają wrażenie trochę obojętnych. Ja nie chcę już jakby tutaj oceniać Szymona Hołowni. Jego konstytucja, jego ten płacz dla jednych był ważny, bo był znakiem takiej już bezwzględnej bezradności i autentyczności, a dla drugich był śmieszny, tak po prostu. Ja pewnie gdzieś bym się umieścił po środku jakby tych opinii. Natomiast zdaję sobie sprawę, że za Szymonem Hołownią stoi jeszcze parę innych rzeczy. Jego religijność, jego takie próby wychodzenia z tej religijności, te pytania o te pigułki dzień po, że trzeba zapytać kobiet, co ty. To są takie momenty, kiedy ja rzeczywiście jakby tak widzę, jak bardzo jestem daleki jakby od jego poglądów, ale z drugiej strony ciągle będę też jednak zwracał uwagę na to, że no, jeśli zestawimy Szymona Hołownię z Prawem i Sprawiedliwością, no to chyba tutaj nie można tego w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek choćby najmniejszy połączyć, tak?
nawet jeśli on wyraża swoje przywiązanie do wiary, to nie jest wiara Przemysława Czarnka. Więc tutaj bym jednak nie stawiał absolutnie znaku równości, bo jest to po prostu intelektualnie nieuczciwe. Reasumując, moim zdaniem my jako nauczyciele, w ogóle pracownicy edukacji lub też dziennikarze, którzy dla mnie tak naprawdę są taką bardzo ważną, pełnią rolę społeczną, ponieważ oni nam opisują świat. I zwłaszcza, że roszczą sobie prawo do opisywania tego świata, bo nie są tylko dziennikarzami informacyjnymi, to oczekiwałbym od dziennikarzy większej takiej rzetelności i odwagi w mówieniu o tym, co się dzieje, nawet jeśli ta prawda nie zawsze będzie przyjemna. Oczekiwałbym od dziennikarzy trochę takiej edukacji społecznej, czyli też mówienia nie tylko o tym, że rośnie inflacja. Za każdym razem gdzieś tam powinno być wytłumaczone, co to ta inflacja jest, bo ludzie naprawdę tego nie wiedzą. Jeśli mówimy o nepotyzmie, to mówmy dokładnie, czym ten nepotyzm jest. Pokazujmy jakby proste wyjaśnienia, żeby każdy tam słuchając, tam robiąc obiad, usłyszał, co się dzieje. Ktoś tutaj ładnie napisał, że ten test, o którym na początku powiedziałem, taki test wyborcy, tam byłyby takie proste pytania, na przykład skąd się biorą pieniądze w państwie? No i dopóki się tego nie dowiesz, to nie do końca powinieneś mieć prawo, żeby decydować o ludziach, którzy te pieniądze będą wydawali. Najpierw się dowiedz, że to nie są ich pieniądze, tylko że to są twoje pieniądze. I ty musisz dbać o to, żeby oni cię nie oszukiwali, nie okradali, nie dawali sobie tych pieniędzy i nie dawali ich na pierdoły. Dzięki wielkie. Cóż więcej dodać od siebie, tylko dodam, że bardzo dziękuję za wizytę i mam nadzieję, że będziesz znajdował częściej na rozmowy czas. Ale wszystkim, którzy chcą zapraszać Pawła Lęckiego, chciałem przypomnieć wszystkim moim kolegom dziennikarzom, bo spytałem Pawła, jemu pewnie nie wypada o tym mówić, ale spytałem go przed audycją, dlaczego on tak zniknął przez chwilę i powiedział mi, że dzwonili do niego dziennikarze, ale on wtedy miał lekcję, więc on nie mógł rozmawiać z dziennikarzami, nawet najlepszymi, nawet nie będę rzucał nazwiskami, więc dzwońcie do Pawła Lęckiego, ale już po lekcjach, lekcje kończą się tak gdzieś 16, to wtedy możecie próbować. Nie, to jest moja rada, nie zagarniamy Pawła Lęckiego. Był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, zapraszam i polecam twórczość Pawła Lęckiego, a teraz dwie minutki dosłownie piosenki, nie piosenki, muzyki, wyjątkowej dla mnie muzyki, bo specjalnie dla tego programu stworzonej i nasz gość Sebastian Wasilewski o Andrzeju Dymerze, pedofilu, który księdza udawał i był bezkarny. Już za chwilę. Państwo na razie zobaczyliście znaki zapytania, ale
Na wszystkie pytania będziemy odpowiadać w niedzielę od godziny 19. Gośćmi mojego programu będą nowe autorki i nowi autorzy pasm w Resecie Obywatelskim. Zapraszam, dowiecie się wszystkiego. Te znaki zapytania już niedługo staną się Wam znane, ale poczekajcie jeszcze chwilę. Nowa ramówka będzie pełna niespodzianek, a będzie pełna niespodzianek i nowości, dlatego że dziękujemy Wam bardzo za to, że nas wspieracie i teraz w tym momencie wszystkich na YouTubie i na Facebooku poproszę o to, żebyście pamiętali o to, żeby włączyć dzwoneczek taki pod naszą relacją na YouTubie i subskrybować nasz kanał, bo nasze zasięgi są kluczowe, dlatego żebyśmy mogli słyszeć takie wypowiedzi jak Pawła Lęckiego i takie przemówienia jak Katarzyny Grocholi, której żadna telewizja wedle mojej wiedzy nie pokazywała. A teraz już przejdziemy do drugiego tematu, po którym przewodnikiem będzie Sebastian Wasilewski, dziennikarz i reżyser, autor filmu Najdłuższy proces Kościoła, który jest już z nami i którego przepraszam za drobne opóźnienie. Dobry wieczór, Sebastianie. Dobry wieczór. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas. Rozmawiamy w bardzo miłej dla mnie chwili, bo właśnie Sebastian został nominowany do Nagrody Radia Z i bardzo gorąco wierzę w to, że ta nagroda przypadnie właśnie tobie i temu filmowi. Film, który został wyemitowany na antenie TVN24, można go cały czas zobaczyć na TVN24, na TVN Go. I film, który przerwał wieloletnią zmowę milczenia skutecznie i był bardzo brzemienny w skutki, o czym za chwilę. Był to film o Andrzeju Dymerze, biznesmenie, pedofilu, człowieku bezwzględnym, człowieku, który dzięki swoim koneksjom uniknął jakiejkolwiek odpowiedzialności, poza symboliczną odpowiedzialnością, właśnie dzięki pracy Sebastiana i dzięki temu filmowi jednak uznano, że nie jest to osoba nieskazitelnie czysta, krystaliczna i został odwołany z funkcji dyrektora szpitala, dyrektora instytutu, który prowadził szpital w Szczecinie, ale wcześniej przez wiele lat świetnie sobie radził, obciskiwał się z politykami wszystkich opcji i jakoś mimo wielu prób, także moich, nie udawało się go pokazać w odpowiednim świetle. Ja tylko w imię wiarygodności przypomnę, że pisałem książkę Hipokryzja właśnie po to, żeby przypomnieć tę historię i tam też się pojawił bohater filmu Sebastiana, czyli ojciec Tarsycjusz. Ale to jest historia już dość znana. Przypomnę wszystkim, że Andrzej Dymer niestety nie będzie mógł już odpowiedzieć przed opinią publiczną, ponieważ zmarł. I to zmarł tuż po premierze filmu. Natomiast odwołany został już wtedy, kiedy wiadomo było, że film się na antenie TVN24 pokaże. Ja też dziękuję Danielowi Flisowi z Okopres, który ze mną pisał o finansach, o 10 milionach, które trafiły z budżetowych pieniędzy do Andrzeja Dymera. Ale wydawałoby się, że okej, mamy symboliczną, ale sprawiedliwość, bo został odwołany, mamy śmierć, więc już nie może więcej odpowiedzieć za to, co zrobił. A Sebastian Wasilewski, odchodząc ze stacji, zapowiedział, że teraz będzie poświęcał się swoim autorskim projektom. O tym autorstwie w tym filmie też chwilę porozmawiamy, o autorskich elementach, które wyróżniają ten film pośród wielu innych, o podobnej tematyce. Ale chciałem zapytać przede wszystkim, Sebastianie, dlaczego ty po tak fantastycznym dziele, jakim jest Najdłuższy proces Kościoła, uważasz, że to nie jest historia zamknięta, i że warto jest popracować nad drugą częścią, do czego jesteś gotowy i do czego cię serdecznie zachęcam. Myślę, że druga część filmu powstanie w drugiej połowie przyszłego roku. W tym momencie przygotowuję swój podcast i inny projekt, program dokumentalny, które będą dużo wcześniej.
Ale pytałeś o to, dlaczego ma być druga część filmu i właśnie dlatego. Znaczy, na pytanie dlaczego ani ja, ani ci wszyscy dziennikarze, którzy wykonali dużo większą, tytaniczną pracę, która była całą podbudową pod tą historię. Bo ja jestem gościem od opowiadania historii, a nie dziennikarzem śledczym. To śledztwo w dużej mierze wykonaliście wy, Zbigniew Nosowski, który zdobył wyrok, bez którego nie byłoby dowodu, że sam Kościół uznał księdza za winnego molestowania chłopaków, a mimo to on nadal pełnił bardzo, bardzo wysokie funkcje i był bardzo, bardzo poważany przez całe środowisko hierarchów, ale nie tylko, bo i biznesu, i mediów, a już jeżeli mówimy o tej skali lokalnej, szczecińskiej, to poważanie było ogromne. I w najdłuższym procesie, najdłuższy proces opowiadał o tym, co się stało, jak to było. I pokazywał, że w tym przypadku, trochę inaczej niż w wielu innych, księdza broniła nie tylko hierarchia, ale bronili też politycy, dziennikarze, biznes, struktury europejskie. On zasiadał w komisji przy Parlamencie Europejskim. On dostał dofinansowanie od przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na konferencję, którą organizował. I ten drugi film ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Znaczy, dlaczego to było możliwe? I to dlaczego, które mi chodzi po głowie, jak myślałem o tym, że jedną z rzeczy, choć nie pierwszą w kolejności, bo to jest mój pierwsza praca dziennikarska związana w ogóle z tematyką Kościoła i myślę, że ostatnia. Ale ta historia nie jest zamknięta dlatego, że to pytanie dlaczego jest dużo większe niż pytanie kryminalne. Czyli, bo te pytania kryminalne są. Dlaczego prokuratura podjęła te decyzje, które podjęła? Czy hierarchowie i ksiądz wpływali na prokuraturę? To jest pytanie, które nie uzyskało dotychczas odpowiedzi. Dlaczego sprawy zakończyły się umorzeniem? Dlaczego było tak, że Dymer był przesłuchiwany 13, a 14 sprawa była umarzana? Co jest niemożliwe, bo przesłuchanie nakazywało zrobienie kolejnych czynności. Czy tam był, przepraszając tego strasznego słowa, czy tam był układ? Inne kryminalne dlaczego, jakie były próby, to też jakby, no ja nie mogłem tego robić, bo bym tego filmu po prostu nie opublikował, ale już w trakcie pracy, co robił arcybiskup Dzięga, co robił szczeciński kościół, żeby emisję tego filmu opóźnić. O tym, jak on nagle, na kilka dni przed planowaną premierą, zaczął szukać ofiar w Szczecinie, po to, żeby z nimi rozmawiać, właśnie jako forma próby nacisku. To są te wątki, które mogą was bardziej interesować, ale mnie interesuje to dlaczego, które jest dużo bardziej ludzkie niż kryminalne. Czyli dlaczego dzieje się tak, że rodziny, rodzice, bliscy, koledzy nie widzą tego, co potem, jak dziennikarz opowiada tą historię i rozmawia z kimś, widzi gołym okiem. Dlaczego tego nie widzimy? I też o tym, jak łatwo, bo to jest ten wątek polityczny, jak bardzo nasze ego często nas krzywdzi, jak łatwo z powodu drobnego błędu proceduralnego w prokuraturze, złej decyzji polityka, ale na małą skalę, tylko po to, żeby do tego błędu się nie przyznać. Brniemy dalej w jakieś zło i chronimy kogoś po to, żeby nie przyznać się, że nie utracić ani trochę z tej politycznej, czy biznesowej, czy kościelnej władzy. I wreszcie to dlaczego, które mnie najbardziej fascynuje, bo ja po emisji filmu i też po śmierci księdza po raz pierwszy odbyłem kilka takich szczerych bardzo rozmów poza kamerą z jego byłymi współpracownikami, z wychowawcami z ogniska, z nauczycielem ze szkoły. I to dlaczego tak bardzo często fascynuje nas przebojowość, umiejętność załatwienia jakichś spraw, siła, perswazja. I ona w tej historii tak wielu mieszkańców Szczecina w księdzu Dymerze fascynowała tak bardzo, że z powodu tej fascynacji do jego siły oni byli w stanie zamknąć oczy, zaślepić się i przez długi czas nie widzieć tego, co robił swoim wychowankom. Dla mnie to jest wspaniałe pytanie i bardzo trudna historia do opowiedzenia, ale chcę ją opowiedzieć. To jest historia też, trzeba pamiętać o tym, że ci poszkodowani, których znamy w większości, to są chłopcy z bardzo trudnych rodzin, chłopcy zostawieni
No, nie będę się bał tego powiedzieć, na łaskę i niełaskę księdza. Ja nawet sobie próbowałem wyobrazić, jak wyglądał dom świętego brata Alberta i sobie wyobraziłem, że to było takie trochę akwarium, w którym mógł obserwować swoje przyszłe ofiary dymer. I tak też wszystko wskazuje na to, że wybierał tych bardzo świadomie, którzy nie mogli mu się oprzeć, bo był bardzo w tym perfidny, ponieważ jeśli by szukać tak prostego przełożenia jego czynów do kodeksu karnego, to zawsze mógł się bronić i z tego też korzystał, mógł się bronić, że oni nie protestowali, potem mówił o tym, że to byli geje, więc próbują go wrobić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze, no jednak wokół tej sprawy istnieje wiele wątpliwości i na przykład to, co robił biskup Andrzej Dzięka, to o czym wspomniałeś, opisywaliśmy to w OKO.press. To rzeczywiście było tak, że arcybiskup Andrzej Dzięka, który dzisiaj jest tym, który powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, nagle po latach znalazł w sobie odwagę i własnym sam jako kierowca pojechał do ofiary, do poszkodowanego Bożydara, tak go nazwałem w książce i tak on funkcjonuje, i spotkał się z nim i dopiero po tej rozmowie, pod bardzo wyraźną presją Bożydara, odwołał Dymera z funkcji dyrektora, co było taką symboliczną, ale jednak karą i uznaniem za to, że, no, że obarczają go tamte sprawy i one nie są... Była bardzo symboliczna kara, bo Dymer już wtedy nie był świadomy. Tak? Ja to wiem ze swoich źródeł z prokuratury szczecińskiej, że Dzięga, odwołując Dymera, poszedł po prostu do szpitala, w którym Dymer już nie kontaktował. Więc to była kara dla niego, próba obrony siebie samego przed potencjalnym wpływem tego, że pojawią się kolejne publikacje. Moi widzowie, resetarianki, resetarianie i też widzowie z poprzedniego medium, w którym zaczynaliśmy tę tematykę, wiedzą, że zwracałem uwagę na osoby, które pozostają w cieniu, a dzisiaj między innymi dzięki prawicowym mediom są na piedestale. Taką osobą między innymi jest biskup Stefanek. I tutaj poproszę, dwa screeny przygotowałem. Najpierw poproszę screena śmierć biskupa Stefanka. I chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz państwa, bo to jednak mnie bije po oczach, śmierć biskupa Stefanka. Widzicie, jaki to jest portal? To jest portal w polityce. I też poproszę kolejny screen z redaktor Nykiel, bo to też pokazuje, no niestety to słowo, które już padło, czyli pewien układ. Mianowicie zastanawiające jest to, że ci ludzie, którzy byli bardzo obciążeni nie tylko kwestiami szczecińskimi, ale tutaj o nich rozmawiamy, no to właśnie redaktor Nykiel była uprzejma popełnić taką książkę Wywiad Rzeka z biskupem Stefankiem, a biskup Stefanek ewidentnie był osobą, która kryła księdza Dymera, a ponadto, co więcej, drodzy państwo, sama mogła dopuszczać się przestępstw seksualnych. Czy ty uważasz, że tą sprawę, że skoro biskup Stefanek zmarł, został pochowany, jak widzimy, przy wielkim ceremoniale, to może lepiej jest po prostu nie dotykać tych rzeczy, bo widzę taką tendencję w niektórych mediach. Ty już dzisiaj nie jesteś związany z żadnym wielkim medium, ale sam mówisz, że masz potrzebę opowiedzenia tej historii i wydaje mi się, że nie da się pominąć biskupa Stefanka. Czekamy. Wielkie pytanie. Zaraz myślę, że wrócimy do pytania o biskupa Stefanka. Biskup Stefanek, drodzy państwo, był tym biskupem, który bronił księdza Andrzeja Dymera i też jest tym biskupem, którego wychwalają
redaktorzy w polityce bardzo konsekwentnie, jako wspaniałego kapłana. Ja tutaj mam jeszcze taki jeden fragment z artykułów, który chciałbym Państwu przytoczyć. I to jest właśnie pani redaktor Nykiel, która ubolewa bardzo nad śmiercią biskupa Stefanka i która między innymi zwraca uwagę, że biskup Stefanek był tym, który dbał o rodzinę jako ważną wartość, która jest rzekomo zapominana. Wraca do nas Sebastian Wasilewski. Wracam do pytania o biskupa Stefanka, bo jest on w tle tej historii. Wydaje się, że jego rola nie została ostatecznie opowiedziana, a dla między innymi prawicowych mediów, takich jak W Polityce, to jest absolutnie bohater i wyjątkowy kapłan. Widzieliśmy screeny z oburzenia, że biskup Stefanek, że nie transmitowano jego mszy, tylko zajmowano się Zenonem Martyniukiem. Co ty wiesz na ten temat i czy uważasz, że to jest postać, która może być istotna dla zrozumienia kontekstu i tej tajemnicy? Tak, wątek biskupa Stefanka na pewno pojawi się w tym drugim dokumencie dotyczącym sprawy. No ale ja jestem w takim momencie, w którym kilka, wydaje mi się, bardzo istotnych faktów wymagają dla mnie osobiście w mojej pracy potwierdzenia nie z jednego i nie z dwóch źródeł, tylko z większej liczby źródeł. Dlatego nie jest to rzecz, o której na razie czuję się gotowy mówić. Ale no, na pewno tego nie odpuszczę. To znaczy, kiedy film powstanie, to na pewno wtedy, kiedy już będą gotowe wszystkie materiały, także dotyczące postaci biskupa Stefanka. No to w takim razie jeszcze jedna postać, ksiądz Skorodecki, która też pojawiała się w moich poprzednich audycjach, ja o tym mówiłem, też zwrócono moją uwagę, kiedy robiłem śledztwo dotyczące Skorodeckiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to postać ważna i też warta przypomnienia w związku z tym, że niedawno mieliśmy do czynienia z beatyfikacją prymasa kardynała Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, którego świetle odbijał się trochę, znaczy, którego blaskiem świecił Skorodecki w Szczecinie, a zginął w bardzo tajemniczych okolicznościach. Poproszę zdjęcie tego kapłana. Ten kapłan został wystawiony przez Esbecję, to jest Skorodecki, został wystawiony przez Esbecję do inwigilowania kardynała Wyszyńskiego w Komańczy. Później mu wybaczył kardynał i on spokojnie sobie w Lubaczowie bodajże był księdzem, a później nagle z tego Lubaczowa został przeniesiony do katedry szczecińskiej. I tam, drodzy Państwo, i to czytałem w aktach, więc wiem, wysyłał księdzu Dymerowi poszczególnych chłopców z trudnych rodzin na wychowanie. To jest kolejna osoba, która zresztą zginęła w dziwnych okolicznościach, bo został znaleziony w Bałtyku, utopił się, podobno bez osób trzecich, ale został znaleziony dwa dni po tym, jak opisało, nie w bardzo obrzydliwym artykule, ale od siebie dodam, że dzięki temu dość wiarygodnym. Tajemnicza śmierć księdza to jest tekst z sierpnia 2002 roku. Ksiądz Skorodecki był kapłanem w katedrze szczecińskiej, przyjacielem Dymera. Dymer wysyłał do niego molestowanych chłopców, którzy tam mieli się spowiadać. No i to jest kolejna postać bardzo istotna dla polskiego kościoła. No i chciałbym cię też spytać, czy istnieje taka legenda, że osoby z episkopatu próbowały wpływać na to, żeby blokować twój materiał i nie dopuścić do jego emisji, właśnie używając takiego argumentu, że przecież ksiądz Dymer jest umierający. I też moje pytanie do ciebie jest takie, czy ty miałeś jakiekolwiek wahania, żeby materiał opublikować, bo ja spotykałem się z zarzutami później, że prowadziłem to śledztwo, wiedząc o tym, że on już jest ciężko chory. Czy ty kiedykolwiek miałeś wahania co do tego, że ten materiał powinien być wyemitowany? Nie. Słyszymy się jak najbardziej, chociaż troszeczkę mi tutaj
przerywa, ale słuchaj, no jasne, że tak było. Znaczy, oczywiście ten ostatni miesiąc pracy nad materiałem to już była walka. Taka też bardzo osobista moja, bo też bardzo trudny jest taki sposób, ale to jest w ogóle coś, o czym warto pogadać w ogóle w kontekście tego, jak ludzie, którzy mają do ukrycia różne rzeczy, czy politycy, hierarchowie, wszystkie właściwie osoby, które są w władzy, które nie chcą ujawniać jakichś rzeczy po to, żeby tą władzę w takiej formie, w jakiej ją mają, zachować. Czasami najlepszym sposobem na wpłynięcie na dziennikarza, i tak było właśnie w przypadku najdłuższego procesu, znaczy próby wpłynięcia, nie jest blokowanie tego, bo TVN24 jest niezależną, wielką, bardzo bogatą telewizją i te możliwości wpływu są ograniczone. No ja też już nie pracuję w TVN24, ale pracując tam jakby czułem dużo takiego bezpieczeństwa też prawnego, tak, że nie muszę obawiać się procesu i miałem duże wsparcie też bardzo, bardzo wspaniałej i utalentowanej pani mecenas, która pomagała mi przy pisaniu scenariusza do tego dokumentu. Ale to, co działo się ze strony właśnie osób związanych z Kurią Szczecińską, z osobami bliskimi innym środowiskom kościelnym, to była na przykład taka próba opóźniania emisji poprzez dostarczenie nowej informacji, która niby mogłaby być istotna w tej sprawie. I tylko wiesz, ja bardzo nie chciałem zrobić, się czasami robi w mediach, czy robienia filmu o dziennikarzu, że dziennikarz jest naciskany, albo że tutaj, no wiesz, wątek tego, bo ja też wiem o tym spotkaniu z Bożydarem. I ja o tym wiedziałem w momencie, kiedy byłem na telefonie, że słuchajcie, trzeba to wrzucać, ten film, bo wydaje mi się, że za długo już czekamy z premierą, że to trzeba po prostu opublikować, że ludzie powinni już teraz móc to zobaczyć. I to była ta dokładnie noc, w której, jak się dowiadywałem na bieżąco z drugiego telefonu, właśnie arcybiskup Dzięga rozmawiał z jedną ofiar, w ogóle tam rozpytał egzorcystów w swoich parafiach, żeby oni próbowali kontaktować go z ofiarami, tak? No bo wydaje się, że ciekawy nowy wątek, wow, dlaczego się z nimi spotkał, powinniśmy to umieścić. Nie, to była historia o tych ludziach i o tym, co się już stało, a nie o tym, co się działo dookoła materiału. To jest bardzo sprytny sposób, znaczy próba wpływania na dziennikarzy, ale myślę, że jej się nigdy nie wolno poddawać, ale też dlatego, ze względu na to, co się działo w chwilach premiery i po premierze i przed, stwierdziłem, że ta historia no, siłą po prostu miała, faktycznie tak było, miała swój dalszy ciąg. Ale nie chciałem im pozwolić przede wszystkim na to, żeby odebrali temu dokumentowi to, co było dla mnie najważniejsze. Żeby opowiedzieć o złu poprzez historię bardzo dobrych ludzi. Bo ojciec Tarsycjusz, ten anonimowy mężczyzna, który tam siedzi w oknie w Szczecinie. Michał Stankiewicz, dziennikarz, który odszedł z pracy przez tą sprawę, który jako młody chłopak, pewnie jeszcze młodszy niż ja dzisiaj, opisywał tą sprawę po raz pierwszy dla Rzeczpospolitej i ten tekst się nie ukazał, bo jego ówczesny naczelny Paweł Lisicki zablokował to. Wiedząc, że tekst jest okej, że źródła są dobre, że to jest odpowiednio potwierdzone, a zablokował ten tekst z powodów ideologicznych, bo sam potem przyznawał w rozmowie z Nosowskim w więzi i powtórzył to, jak ja z nim rozmawiałem przez telefon, co jest w ogóle, jest taka scena w najdłuższym procesie, że chwileczkę gadam z Lisickim przez telefon, że on po prostu nie chciał, żeby ta gazeta była kojarzona jako taka, która zaatakuje Kościół. I ja potem rozmawiałem z kilkoma ofiarami, no bo tam jest, w filmie pojawiają się dwie, ale ja osobiście rozmawiałem z pięcioma osobami. I jedna z nich powiedziała jasno, że jakby to, że wtedy dziennikarze, redaktor naczelny wielkiej gazety w Polsce zablokował tą sprawę, sprawiło, że on nigdy już więcej nie chciał o tym opowiedzieć. I nie chciał też już o tym mi opowiedzieć, prawie 20 lat później. W każdym razie, wracając do głównego wątku, wiele osób mówiło, że to jest historia o złu. A dla mnie to jest historia o dobru, o bardzo dobrych ludziach, którzy się próbowali przeciwstawiać, jak widzieli, że coś jest nie tak. Zbigniew Nosowski, też wiesz, dziennikarz katolicki, który zrobił to, czego nie zrobił żaden z lewicowych dziennikarzy. Znaczy ja, wiesz, jestem katolikiem, mam poglądy lewicowe, ale uważam się za dziennikarza. Znaczy nie jestem katolickim dziennikarzem, czy po prostu jestem dziennikarzem i to jest
dla mnie ta podstawowa funkcja, nie? Ale oczywiście totalnie rozumiem inną wrażliwość. Na przykład Zbigniew Nosowski jest katolickim dziennikarzem, jest naczelnym wielkiego, bardzo dobrego katolickiego kwartalnika. I myślę, że z jego punktu widzenia publikacja tego wyroku to było w pewnym sensie takie wyjście na przekór oczekiwaniom osób, które przecież to środowisko bardzo, bardzo, bardzo szanuje. Więc to są postawy jak najbardziej dobre, nie? I bardzo chciałem, żeby to było widoczne. Ale też to w takim razie jeszcze dam tutaj szansę wypowiedzenia się twojej artystycznej duszy, bo ja też przyznaję się, że już tyle lat byłem zajęty tym, żeby ta sprawa nie została ukręcona, że znałem większość wątków, które pokazywałeś i byłem nawet zdziwiony w pewien sposób ze względu na moje subiektywną wiedzę i subiektywne podejście do tego tematu, że to robi aż takie wrażenie. Kiedy już te emocje opadły, kiedy już Dymer wiadomo było, że zmarł i nikt nie próbuje szczególnie go bronić poza jakimiś mediami Ojca Rydzyka na przykład, które zresztą konsekwentnie broniły Dymera przez lata, zrozumiałem, że siłą twojego filmu, który jeżeli nie widzieliście, wszystkim naprawdę bardzo gorąco polecam, jest właśnie ta opowieść, którą ty snujesz, opowieść, którą większość odebrała jako opowieść o olbrzymim złu, a ty też, podobnie jak ja, myślę, że to trochę wynika z tego, że sam powiedziałeś, że jesteś katolikiem, ja też staram się bronić katolików przede wszystkim przed różnymi atakami w myśl zbiorowej odpowiedzialności, ale że ty zrobiłeś ten film inaczej i też dlatego o tym mówię, bo liczę, że znajdą się też ludzie, którzy pomogą ci wyprodukować drugą część. I opowiedz trochę o tym warsztacie, bo mówiłeś mi o tym, że też zależało ci na tym, żeby nie pokazywać tak sztampowo, że nawet użyłeś takiego słowa, że jest trochę teraz taka działka pedofilia w kościele, wszyscy tam robią, jest pewien określony asortyment, którego się używa, to już od siebie dodaję. Ty to zrobiłeś inaczej. Co ty chciałeś zrobić inaczej i co może być innego w twoim kolejnym filmie? Znaczy, może właśnie dlatego zrobiłem to inaczej, bo jestem inny, bo nigdy wcześniej, jak już powiedziałem, nie zajmowałem się tematem pedofilii w kościele. Uważam, że ukrywanie pedofilii w kościele to największy problem kościoła, ale absolutnie uważam też, że zjawisko pedofilii kościoła nie definiuje. Kościół jest obiektywnie, z punktu widzenia dziennikarskiego w dzisiejszym świecie, czymś zdecydowanie więcej niż tylko instytucją, która niestety ukrywa systemowo problem pedofilii. Ale jest to największy problem. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to był pierwszy mój taka praca dziennikarska dotycząca tego tematu. I to w ogóle było jak taka kula śniegowa. No bo najpierw Tarsycjusz się zgodził wystąpić. Pierwszy raz pokazać twarz, porozmawiać, więc... Przypomnijmy, kim był Tarsycjusz, to jest bardzo ważne. Ojciec Tarsycjusz to nie jest jakiś tam duchowny, który się dowiedział, tylko to jest osoba, która była pokrzywdzona. To był chłopak, który trafił do domu świętego brata Alberta i tam został wykorzystany przez księdza Dymera, a jeszcze do tego musiał się zmierzyć z czymś takim bardzo polskim i najgorszym, czyli z oskarżeniami, że on próbuje pomawiać księdza. Ja to bardzo hasłowo zawsze przypominam, że biskup Stefanek między innymi mówił, że to jest pedalska zemsta na księdzu. I on został wyrzucony przez człowieka, przez pana Mogielskiego, który był wtedy wychowawcą tam, bo Mogielski, nie duchowny Mogielski, tylko jego brat starszy, był wychowawcą i nie uwierzył wtedy w te oskarżenia. I ojciec Tarsycjusz, jeszcze nie będąc ojcem Tarsycjuszem, będąc takim bardziej hipisem wtedy, musiał szukać sobie miejsca gdzie indziej. Został sam, nie tylko pokrzywdzony, ale też
oskarżony o pomówienie osoby, która go skrzywdziła, mimo że od początku mówił prawdę i nie był jedynym, który to mówił, tak? I to jest właśnie ta osoba, która jest w centrum twojego filmu, osoba, o której Zbigniew Stasowski słusznie napisał, że to jest dla niego człowiek roku. No, tak, i on w pewnym momencie zgodził się na taki wywiad, bardzo długi. Myśmy tam przyjechali najpierw na jeden dzień zdjęciowy, ale to nie było dość. Zostaliśmy na noc, nagrywaliśmy kolejny dzień. No i ja sobie uświadomiłem, że to jest po prostu bardzo poruszająca historia. I że ja chyba z jakiegoś powodu, bo to też nie zawsze tak jest, że wiemy, nie? Ale z jakiegoś powodu wiem, jak ją opowiedzieć. Ja przynajmniej mam pomysł, jak ją opowiedzieć. No i w tym przypadku chyba się sprawdził, ale to też znowu jest zasługa bardzo wielu splotów okoliczności i wydarzeń. Ja myślę, że bardzo pomogło mi takie właśnie podejście, że dla mnie to nie był mój główny temat. Ja pamiętam, że ja wtedy chodziłem w TVN-ie do różnych moich tam wydawców i menadżerek i mówiłem o tym, że ja to bym bardzo chciał zrobić teraz taki projekt o surfingu w Polsce. Bo nie wiem, czy wiesz, ale na Bałtyku można super surfować, zimą w ogóle warunki są rewelacyjne, a uważam, że to jest świetny sposób, żeby opowiedzieć o tym, jak dbać o przyrodę, o ekosystem polskiego morza i w jaki sposób to morze w ogóle jest istotne, bo my często uważamy, że nieważne. To było to, co było w mojej głowie, nie wtedy. Na tym się skupiałem i nawet się na tym skupiałem, kiedy zaczynałem czytać tekst Nosowskiego. Ale może właśnie dlatego, że ja na co dzień się zajmuję trochę inną działką tematyczną, to dla mnie ta historia była inna, bo mi kompletnie nie zależało na tym, żeby dopaść jakiegoś biskupa albo dostać, wiesz, mocną setkę, czyli super wypowiedź telewizyjną. Pamiętam, że ja, no... Ta przejmująca, ale wiesz, bo z jednej strony to jest tak, że ja tego nie chciałem, może nie chciałem, no nie pragnąłem, o, ale z drugiej strony ja odkryłem, że właśnie w tym, że jak ci nie zależysz tak bardzo, że jak nie masz takiego ciśnienia, to przestajesz prowadzić wywiad, a zaczynasz gadać. I tam się rodzą te historie, które potem możesz opowiedzieć obrazem. Bo przecież tak było, przecież to, że ten anonimowy mężczyzna na oknie w końcu opowiedział tak w takich strasznych szczegółach. Wiesz, kiedy on się otworzył? Bo to w filmie trwa, nie wiem, 10 minut ta rozmowa. A myśmy rozmawiali pierwszą godzinę, drugą. I ja mu powiedziałem, wiesz co, wystarczy. Ja rozumiem, że to jest trudne, może nie chcesz mi tego powiedzieć. Tego nie musi być w tym filmie, nie? Ta historia i tak jest. I to mu dało poczucie bezpieczeństwa. Więc to był w ogóle warsztat dziennikarski, który ja sobie na bieżąco odkryłem wtedy. Dla mnie ten film, on mnie zmienił jako dziennikarza. I myślę, że będzie zawsze mi pomagał w opowiadaniu już innych historii, bo historii o surferach też na pewno w końcu opowiem. Ale wiesz co, nie chcę więcej mówić o filmie i o sobie, tylko chcę powiedzieć na koniec coś, co mi bardzo leży na sercu. O tym, że mimo tego, co się stało, mimo tego, że film obejrzało chyba milion osób, że oświadczenie po nim wydał prymas Polski, to dwie ofiary księdza, dzisiaj ich sytuacja wcale się nie polepszyła. Jedna z nich cały czas zmaga się ze straszliwą depresją, której nie pomaga nawet i stresem pourazowym, której nie pomaga długotrwała terapia, finansowana częściowo za pośrednictwem także instytucji takiej charytatywnej, fundacji kościelnej. Mówimy o Boży Darze. Ma dzisiaj raka kości, bardzo ciężkiego i jest po 6 chemioterapiach. Inna osoba, która nigdy nie pojawiła się w filmie, nawet się nie wypowiedziała w filmie, żyje bez prądu i bez wody, bez dostępu do opieki medycznej, pogrążona w długach i nikt nie chce jej pomóc. Mu pomóc. Nikt. Kompletnie. Jak ja do niego dotarłem, ja go szukałem w takich małych wnioskach, to jak pierwszy raz dotarłem do jego sąsiadów, to oni się bali, że to komornik przyszedł, który się podaje za dziennikarza. Bo gość tonie w długach i się ukrywa przed całym światem. I to są też konsekwencje tego, co robi pedofilia. Co w ogóle robią przestępstwa seksualne z ludźmi. Nie tylko te, które dzieją się w kościele, czy te, które wyrządzają do
dorośli mężczyźni chłopcom. To są bardzo, bardzo poważne sprawy, które utrudniają tym ludziom życie, a oni są przecież wspaniałymi ludźmi. I takimi ich trzeba pokazywać. Nie jako, wiesz, smutnych panów, tylko jedna z tych ofiar to jest gość mega mądry, który jest doktorem. Inny z kolei ma naprawdę dobre serce. Tarsycjusz jest naprawdę takim super chłopakiem, takim silnym facetem w kraciastej koszuli, nie? Z którym można pójść drwa narąbać i który kocha wędkować. I to są... Myślę, że im mniej będziemy, bo ten temat pewnie w polskich mediach będzie jeszcze trwał. I myślę, że im mniej będziemy ich stygmatyzować, a tym bardziej pokazywać, jakimi są wartościowymi, dobrymi, po prostu fajnymi ludźmi, to tym łatwiej będzie kolejnym ludziom się otwierać i sami ułatwimy tej sprawie dojście do jakiegoś finału. Bo finału nie ma. Ostatnio oglądałem w Faktach taką króciutką wypowiedź Zbigniewa Nosowskiego, który był pytany o to pytanie po tej wizycie episkopatu u papieża Franciszka. Powiedział, no niestety nic, episkopat nie zostanie rozwiązany. A powiedz mi jedną rzecz, bo to akurat mi się narzuciło. Dlaczego ty tak jakby, mówiąc o tych chłopcach, którzy zostali pokrzywdzeni, dzisiaj są już mężczyznami, to tak mówisz o nich, tak żeby jakby jak najmniej ich zidentyfikować, bo dla mnie nie ulega wątpliwości, że mówiąc o tym człowieku, który tonie w długach, mówisz o... nazwaliśmy go Kazikiem w OKO.press, najmłodszym i najważniejszym, przynajmniej dla sprawy karnej, chłopcu, którego Dymer wywiózł do Wrocławia, wykorzystał, no i później w jakiś sposób, mimo tego, że udało mu się doprowadzić, udało mu się składać zeznania, to jest prosty chłopak, musiał wielką odwagę w sobie znaleźć. A dlaczego ty tak mówisz o nich, tak jakbyś bronił ich tożsamości? Ja rozumiem Bożydara, Bożydar jest w ogóle nie do dotknięcia, ale znamy historię ich wcześniejszą, bo był opisywany. To był chłopak, który wychowywał się przez, był wychowywany przez babcię i ciocię. One go wysłały do... Prawda? Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że ktoś, kto ze mną rozmawia, czy ktoś, kto teraz ogląda naszą rozmowę, no nie musi znać tych artykułów, prawda? Więc po prostu nie, to nie jest tak, że ja nie chcę ich identyfikować, bo nie wiem, posiadam tajemną wiedzę, albo wręcz przeciwnie. Może właśnie ja ich nie chcę identyfikować, dlatego że ja trochę przyszedłem do tej sprawy z zewnątrz. Nie jako osoba, która tak jakby zajmowała się nią przez lata. Czy bo to jest właśnie, znaczy dla mnie to jest szalenie istotne, żeby pokazywać, że to są ludzie, którzy płacą realną cenę i cieszę się, że to mówisz i cieszę się, że to wybrzmiało, że no, nikt im w żaden sposób nie jest w stanie tego wynagrodzić, a mało tego, że nie jest w stanie wynagrodzić, to na koniec też powiedzmy i o Tarsycjuszu, który doprowadził do tego, że trwał proces, właśnie ten najdłuższy proces w kościele, przez tyle lat trwał, ale Tarsycjusz też za to zapłacił swoją cenę, to jest na osobną historię, ale nawet do dzisiaj, i to rozmawia katolik z katolikiem, jak się przyznałeś, nawet do dzisiaj nie dowiedzieliśmy się, jakie jest orzeczenie tego Trybunału Kościelnego. No to ani to dla opinii publicznej, dla w ogóle dla ludzi Kościoła jest dla mnie bardzo wiele mówiące i znamienne. A z drugiej strony no, słyszę, i to mówię po raz pierwszy, że toczą się przesłuchania osób, które były poszkodowane przez księdza Dymera, ale arcybiskup Dzięga cały czas cieszy się no, wielkim autorytetem, nie objął go żaden ostracyzm. I tutaj moje pytanie do ciebie też jako do twórcy jest, i to dziennikarze, ty sam powiedziałeś, że nie chcesz być dziennikarzem śledczym, ja też nie chcę być, ale już jestem i trudno mi od tego uciec. Czy jak tobie się z tym żyje? Bo ja mam takie wrażenie właśnie historii, które się urywają,
Ty jesteś tym człowiekiem, który dokończył w pewien sposób historię księdza Dymera, no ale cały czas są te różne wątki, o których no, media mainstreamowe na pewno zapomniały. Już mało kto mówi o Dziędzę, mało kto, nikt w ogóle nie mówi o Skorodeckim, mimo że to jest istotny wątek. Jak ty myślisz, co to nam mówi o polskim dziennikarstwie? Myślę, że to nie jest wina dziennikarzy ani mediów. To jest trochę tak, że dla swojego własnego użytku i z powodu bardzo złych, cynicznych pobudek politycy też za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacji regularnie wmawiają ludziom, że media są podzielone, co powoduje, że nawet najmocniejsze oskarżenie, najdelikatniej w sensie takim retorycznym sporządzone i najmocniej udokumentowane, bez tej całej zajadłości, bez chęci zemsty, bez chęci dopadnięcia, ale wypowiedziane na antenie mediów kojarzonych z liberalnym światopoglądem, powoduje, że taka osoba, czy to polityk, czy hierarcha, czy ksiądz, od razu znajduje dla siebie w samym tym, gdzie padły te oskarżenia, alibi, które dla bardzo wielu osób z jego otoczenia i też osób popierających go, lubiących go, wiernych wyborców jako taką osobę publiczną, powoduje, że oni nawet nie rozważają tego, co faktycznie, merytorycznie znajduje się w tych zarzutach. I to jest bardzo trudna rzecz, żeby to, z tym walczyć, ale moim zdaniem na to najlepszym sposobem jest właśnie odpuszczenie, uspokojenie się, pozbycie się zajadłości, rozmawianie i opowiadanie historii. Po prostu. Znaczy to i cierpliwość. Bo wiesz co, to też jest tak. Dzięga się denerwował. Znaczy to na pewno arcybiskup Dzięga był zdenerwowany kolejnymi publikacjami Nosowskiego, potem filmem, który robiłem. I ja wrócę do tematu, tak jak mówiłem. Myślę, że to jest druga połowa przyszłego roku. Po prostu taki mam plan też jakichś innych swoich projektów, które też są dla mnie bardzo ważne i też uważam, że mówią ważne rzeczy. Będą mówić o ważnych sprawach. Więc może to teraz niech on trochę poczeka i się podenerwuje. W sensie nie musimy pędzić. To są historie, które też ze względu na to, że proces zachodzi w ofiarach, bardzo często potrzebują tego, żeby trwały. W nich zachodzi bardzo trudny proces psychologiczny i jeżeli my chcemy opowiadać historię, to też musimy obejrzeć ten proces do końca, żeby móc ją potem rzetelnie opowiedzieć. Tak mi się wydaje, choć nie muszę mieć racji. Okej, no to w takim razie jeszcze ostatnie pytanie i to trochę z tej samej parafii. Zrozumiałem już twoje podejście do nieumarłych, bo tak trzeba o nich mówić i oni tak chyba sobie życzą w większości. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo mi brakuje takiego jednak rozliczenia. Ja rozumiem, że ty jesteś twórcą, chcesz pokazać coś innego, ale powiedz mi, czy tobie się nie wydaje, że my jednak jak ty mówisz o tym, że no był wspierany między innymi przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, no był jeden przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, że był wspierany przez senatora, ale senatorem jest Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, który nie chciał kategorycznie o tym rozmawiać. Byli też Joachim Brudziński, który w rozmowie ze mną mówił o tym, że demonizuje się księdza. Był też Paweł Szefernaker i wielu, wielu, wielu innych. Ty nie uważasz, że my powinniśmy jednak wzywać tych ludzi do odpowiedzi? My, nie wiem, nie mówię ty, ale może jako media generalnie, tak? Przepraszam, bo dołączyłem się do tej wyliczanki nazwisk. Możesz powtórzyć pytanie? Mówię, że był Joachim Brudziński, który wspierał, ja wiem o tym osobiście, nawet jakby za jego poleceniem Dymer trafił do Orlenu, skąd dostał pieniądze na swoje dzieła. Był Paweł Szefernaker, który go bronił, dzisiaj udaje, że go nie bronił, ale ta rozmowa jednak się odbyła i doskonale Paweł Szefernaker o tym wie, ja z nim rozmawiałem wiele lat temu. Był Tomasz Grodzki, był Jerzy Buzek.
Więc ja tylko ciebie pytam, czy tobie się nie wydaje, że my tak zbyt łatwo odpuszczamy tych wszystkich ludzi, którzy byli odwróceni? Bo to nie jest tak, że oni nie wiedzieli. Bo ja osobiście mówiłem na przykład Joachimowi Brudzińskiemu o tym wprost. I on mówił, a demonizuje się księdza Dymera. Czy ty nie uważasz, nie mówię o tobie, tylko mówię w ogóle o mediach mainstreamowych, że powinny jednak bezwzględnie rozliczać tych ludzi i zmusić ich do tego, jeżeli sami nie są skłonni do tego, żeby uderzyć się w piersi i powiedzieć, tak, my nie wierzyliśmy, nie wiem, byliśmy oszukani i tak dalej. Bo ja uważam, że to jest jeden z większych problemów tak zwanego mainstreamu i tak między innymi dlatego powstał Reset Obywatelski. Po to, żeby wzywać tych ludzi do tego, żeby odpowiedzieli i żeby stanęli w prawdzie. Tobie się wydaje, że to jest jakieś niestosowne albo niepotrzebne? Jaki jest twój stosunek do tego? Ale że te osoby powinny nie funkcjonować w mediach, twoim zdaniem? Nie, no powinny być przede wszystkim, no marszałek Grodzki, no, który wygłosił płomienne przemówienie w Radzie Miasta, dzięki któremu powstał szpital taki, jak go zbudowano. Czy też Joachim Brudziński, który tak jak mówię, wysyłał Dymera do Orlenu i dzięki temu jakoś cudownie dostawał pieniądze, no powinni być wywołani do odpowiedzi, a jakoś, no mimo tego, że funkcjonują publicznie, to nikt im nawet takich pytań za bardzo nie stawia. Nie wydaje ci się, że to jest jakiś jednak deficyt? To jest bardzo generalne pytanie i ja mogę na to dać ci generalną odpowiedź. Za mało jest odpowiedzialności w światowym życiu publicznym, nie tylko polskim. Jest jej za mało. Na konkretne pytanie, tak? Gdybyś zadał mi konkretne pytanie, to ja mogę dać konkretną odpowiedź. Po emisji najdłuższego procesu Kościoła, TVN24, który jest mainstreamowym medium, zrobiła wydanie specjalne, a potem materiały o tych poszczególnych politykach, o posłach, posłankach, o innych politykach, robiły kolejne serwisy informacyjne przez dobre 2 tygodnie. Tak? I to było też olbrzymie wsparcie dla tej historii, którą ja opowiedziałem. Bo powodowało, że ludzie widząc to, jak wiele rzeczy jest właśnie niewyjaśnionych, jak wiele pytań cały czas pozostaje bieżących, tak? No bo telewizja informacyjna to sprawy bieżące, wracały do tej historii, która przecież była opowiadana już tyle razy, a nigdy nie doczekała się finału. Mam wrażenie, że najdłuższy proces Kościoła opowiedział tą historię, zbierając bardzo duże rzeczy razem i też prezentując kilka istotnych, ale detali, ale bardzo istotnych, które wcześniej były znane, ale nie były opisane. Na przykład mówię o historii Karolka, tego bardzo młodego chłopca, który trafił do ogniska. Ale oczywiście cały czas jest kilka pytań, które pozostaje. Choć tak jak powiedziałem, znaczy ja nie zmieniam swojego podejścia, że dla mnie to są bardziej pytania ludzkie i taki ma być mój film, zresztą takie jest, było i będzie pewnie moje dziennikarstwo, tak długo jak będę mógł się tym zajmować. To będą bardziej pytania i historie i mam nadzieję, że też odpowiedzi ludzkie, a nie kryminalno-śledcze. Jasne. Dziękuję bardzo w takim razie, Sebastianie. Bardzo ci serdecznie gratuluję i naprawdę bardzo bym chciał, żeby twój film dostał nagrodę i też bardzo bym chciał zobaczyć drugą część. Mam nadzieję, że będzie tam też o biskupie Stefanku, którego uważam za postać spod ciemnej gwiazdy. I o tym w kolejnych programach w Resecie. Naszym gościem Sebastian Wasilewski. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę ci wszystkiego najlepszego, Sebastianie. Dziękuję. Dobra. Drodzy Państwo, w ten sposób kończymy. Zostawiam Was z tą refleksją po programie. Bardzo czekam na wasze maile. Bardzo bym chciał przeczytać Wasze komentarze odnośnie tego, o czym mówię, bo ja mam bardzo poważny problem z tym, że nie rozliczamy tych ludzi za to, co robią, że nie ma takiej odpowiedzialności za bardzo poważne sprawy, bo gdyby nie parasol ochronny od polityków, Andrzej Dymer nie mógłby krzywdzić kolejnych osób, nie mógłby dostawać milionów. I to są konkretne osoby, które między innymi wymieniałem, które nigdy nie odważyły się też mnie pozwać, bo wiedzą doskonale, jak wyglądały nasze rozmowy. I uważam, że tutaj powinniśmy być bezkompromisowi i dlatego właśnie powstał Reset Obywatelski, dlatego Tomek Piątek wylicza wszystkie nazwiska, które są w jakiś sposób związane z rosyjskimi wpływami, czy też się wpisują w tą agendę i dlatego też ja będę wskazywał na tych polityków i te osoby, które co najmniej
są obarczone grzechem zlekceważenia tych zarzutów, bagatelizowania, obojętności. 11 przykazanie, nie bądź obojętny. W ten sposób kończymy dzisiejszy katarzis i przypominam wszystkim, żebyście zostawili lajki, żebyście udostępniali naszą rozmowę. Wkrótce krótsze fragmenty i nowa ramówka. Coraz bardziej się profesjonalizujemy, coraz więcej nowości i coraz więcej treści z tych naszych rozmów będzie płynąć, mam nadzieję, dzięki Wam. Pamiętajcie, dziękujemy Wam bardzo za wsparcie. Już mamy kolejny etap budowy studia za nami, ale wciąż potrzebujemy Waszych donacji. Bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, każda złotówka i każdy nawet drobny datek powoduje, że możemy dalej się rozwijać i dalej robić takie programy i oddawać głos takim ludziom, jak dzisiaj Paweł Lęcki, Sebastian Wasilewski. I proszę Was bardzo też o to, żebyście pamiętali o to, że każde Wasze udostępnienie, każdy Wasz komentarz na Facebooku, na Twitterze jest też cegiełką niefinansową, ale równie ważną, ponieważ dzięki Wam ten nasz fundament, medium odważnego, medium, które nie boi się podejmować różnych tematów, nie boi się też podawać nazwisk i wzywać do odpowiedzialności osób, które powinny zabrać głos i powinny się wytłumaczyć z tego, co przez lata zrobiły albo nie zrobiły, może funkcjonować. To był Reset Obywatelski, to było Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Proszę Was o wsparcie, proszę Was o pamięć i zapraszam Was do kolejnych programów już w niedzielę. Nasz naczelny Marcin Celiński w rozmowach Celińskiego niedzielnych opowie Wam o naszych najnowszych programach. Czekajcie cierpliwie, bo warto. Mamy dużo niespodzianek. Wracam do Was w przyszłym tygodniu w środę. Nazywam się Radosław Gruca. Jestem wiceredaktorem naczelnym Resetu Obywatelskiego i zrobię wszystko, żebyście wszyscy przekonali się, że jesteśmy najodważniejszym, rzetelnym i bezkompromisowym medium w polskim internecie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.